Prüfungen Gottes. Warum? Doświadczenia Boże. Dlaczego? Das ist das Thema, mit dem wir uns beschäftigen möchten heute und morgen. To jest temat, którym chcemy się zajmować dzisiaj i jutro. Prüfungen sind Prüfungen. Doświadczenia są doświadczeniami. Sie sind für den Moment nicht ein Gegenstand der Freude. One w danym momencie nie są przedmiotem naszej radości, sondern der Traurigkeit. Ale są zasmucające. Und oft des Weinens. I bardzo często też powodują płacz. Wenn wir jetzt an diesen Abenden von Prüfung sprechen, i jeżeli teraz, tego wieczoru, będziemy mówili o doświadczeniach, dann meinen wir nicht die Wechselfälle des Lebens allgemein, to nie mamy na myśli te zmienne losy naszego codziennego życia w ogólności. Es gibt hellere Tage und dunklere Tage, gdyż wiemy, że są i jaśniejsze, i ciemniejsze dni. Einfache Momente und schwierige Momente in jedem Leben. Są też i bardzo przyjemne, jak i trudne chwile w życiu każdego z nas. Aber wenn wir an diesen Abenden von Prüfung sprechen, dann meinen wir schwere Einbrüche in das Leben des Glaubenden. A jeżeli będziemy mówili w te wieczory o doświadczeniach, to będziemy mieli na myśli bardzo ciężkie wkroczenie w życie nasze doświadczeń. Aber alle, die an den Herrn Jesus glauben, ale wszyscy ci, którzy wierzą w Pana Jezusa, die ihre Sünden Gott bekannt haben, którzy wyznali swoje grzechy Bogu, und geglaubt haben an den Namen und das Werk des Herrn Jesus, i uwierzyli w imię i w dzieło Pana Jezusa, sie wissen, dass Prüfungen, die sie treffen, Prüfungen Gottes sind. Wiedzą, że wszystkie doświadczenia, jakie ich spotykają, to są doświadczeniami Bożymi. Sie entspringen aus der Liebe des Herzens Gottes. One wypływają z miłości serca Bożego. Das dürfen Glaubende mit Entschiedenheit festhalten. Tego mogą się wierzący zdecydowanie trzymać mocno. Und das trägt ihn, den Glaubenden, durch die schweren Tage des Lebens. I to może przeprowadzić wierzącego przez ciężkie dni życia. Aber dann kommt das dritte Wort unseres Titels. Ale też następuje trzecie słowo całego tytułu tych wszystkich wykładów. Prüfungen Gottes, warum? Doświadczenia Boże, dlaczego? Nicht alle Brüder sind zufrieden mit diesem Titel, den ich gesetzt habe. Nie wszyscy bracia są zadowoleni z tego tytułu, który wybrałem. Sie sagen, man soll nie fragen, warum? Gdyż mówią, nigdy nie należy pytać dlaczego, sondern man soll fragen wozu. Tylko należy pytać po co. Dennoch habe ich mit ganzer Absicht den Titel so gesetzt. Ale pomimo wszystko ja świadomie taki tytuł wybrałem. Denn wenn es wirklich einmal schwer wird in unserem Leben, bo jeżeli rzeczywiście będzie ciężko w naszym życiu, dann steigt dieses warum aus unseren Herzen auf. Wtedy z naszych serc wypłynie to słowo dlaczego. Es kann natürlich ein warum der Rebellion gegen Gott sein. Naturalnie może być i to słowo dlaczego objawem buntu przeciwko Bogu. Aber es kann auch ein warum tiefster Herzensnot sein, die vor Gott hervorgebracht wird. Ale to dlaczego może być też i objawem głębokiej prośby do Boga. Dlaczego? Und wir denken an unseren Heiland, als er am Kreuz hing in den drei Stunden der Finsternis. Pomyślmy o naszym Zbawicielu, gdy wisiał na krzyżu przez te trzy godziny ciemności. Da hat er dieses warum
ausgerufen. On też to słowo dlaczego zawołał. Es war ein warum tiefster Not der Seele. To było dlaczego płynące z głębokiej biedy jego duszy. Und wir denken an einen Mann des Alten Testamentes, Gideon. I myślimy też o pewnym mężu Starego Testamentu o imieniu Gedeon. Er erlebte schwere Prüfungen des Volkes Gottes. On przeżywał razem ze ludem Bożym bardzo ciężkie doświadczenia. Er sagt zu Gott, zu dem Engel Gottes, on powiedział do Anioła Bożego, wenn du dein Volk liebst, jeżeli ty miłujesz twój lud, warum hat denn alles dies uns betroffen? To dlaczego to wszystko nas spotkało? Das war eine echte Frage seines Herzens. To było szczere pytanie płynące z jego serca. Prüfungen Gottes, warum? Doświadczenia Boże, dlaczego? Wir wollen an vier verschiedenen Personen der Bibel eine Antwort finden auf dieses warum. I dlatego też na przykładzie czterech różnych osób ze Słowa Bożego spróbujemy odszukać odpowiedź na to pytanie dlaczego. Und in der ersten Stunde heute Abend möchten wir Mose vorstellen. I w pierwszej godzinie dzisiejszego wieczoru chcielibyśmy przedstawić osobę Mojżesza. Wir lesen in 4. Mose 12. Przeczytamy dlatego z czwartej księgi Mojżeszowej z 12 rozdziału. Czwarta księga Mojżeszowa, 12 rozdział. Vierte Mose 12, Vers 3. Trzeci wiersz. Czwarta Mojżeszowa 12:3. Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym. Najskromniejszym ze wszystkich ludzi, którzy są na ziemi. Kapitel 20, vers 2. 20 rozdział, drugi wiersz. Bis vers 13. Aż do 13 wiersza. Czwarta Mojżeszowa, 20 rozdział, od 2 do 13 wiersza. Lecz zbór nie miał wody. Zebrali się więc przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. I kłócił się lud z Mojżeszem, mówiąc, obyśmy to byli pomarli wtedy, gdy nasi bracia pomarli przed Panem. Dlaczego przywiedliście zgromadzenie Pana na tę pustynię? Czy dlatego, abyśmy tu pomarli, my i nasze bydło? I dlaczego to wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy dlatego, aby nas przywieźć na to nędzne miejsce, gdzie nie ma zboża, fig, winorośli i jabłek granatu? A zwłaszcza nie ma wody do picia. Mojżesz i Aaron odeszli sprzed zgromadzenia, skierowali się ku wejściu do namiotu zgromadzenia, upadli na swoje twarze i wtedy ukazała się im chwała Pana. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy, weź laskę i zgromadź zbór, ty i Aaron, twój brat. Przemówcie na ich oczach do skały, a ona wypuści z siebie wodę. Wydobędziesz dla nich wodę ze skały i napoisz zbór i ich bydło. Mojżesz wziął laskę sprzed oblicza Pana, jak mu Pan rozkazał. Zgromadzili tedy Mojżesz i Aaron zbór przed skałą i rzekł do nich, słuchajcie, przekorni, czy z tej skały wydobędziemy dla was wodę? I podniósł Mojżesz rękę swoją i uderzył dwa razy swoją laską o skałę. Wtedy trysnęła obficie woda i napił się zbór oraz ich bydło. I rzekł Pan do Mojżesza i do Aarona, ponieważ mi nie zaufaliście, aby mnie uwielbić na oczach synów izraelskich, dlatego nie wprowadzicie tego zgromadzenia do ziemi, którą im daję. To są wody Meriba, gdzie kłócili się synowie izraelscy z Panem, a on okazał przez nie swoją świętość. Kapitel 5. Mose 3.
Piąta Księga Mojżeszowa, trzeci rozdział. Vers 23. 23 wiersz. Bis vers 27. Do 27. Piąta Księga Mojżeszowa, trzeci rozdział, od 23 do 27 wiersza. Zanosiłem wówczas do Pana błaganie. Panie, Boże mój, zacząłeś ukazywać swemu słudze swoją wielkość i możną rękę swoją. Któryż Bóg na niebie i na ziemi dokonuje takich dzieł jak Twoje i tak potężnych czynów jak Twoje? Pozwól, proszę, niech i ja przejdę i zobaczę tę piękną ziemię, która leży za Jordanem, te piękne góry i Liban. Lecz Pan rozgniewał się na mnie z powodu was, nie wysłuchał mnie i rzekł do mnie: dosyć, nie mów już do mnie o tej sprawie. Wejdź na szczyt góry Pisga i skieruj swoje oczy na zachód, na północ, na południe i na wschód i obejrzyj to własnymi oczyma, gdyż Jordanu tego nie przekroczysz. 5. Mose 34. Piąta Mojżeszowa, 34 rozdział. Vers 6. Szósty wiersz. Piąta Mojżeszowa, 34 rozdział, szósty wiersz. I pogrzebał go w dolinie, w ziemi moabskiej naprzeciw Bet Peor, a nikt nie zna po dziś dzień jego grobu. Vers 10. Dziesiąty wiersz. I nie powstał już w Izraelu prorok taki jak Mojżesz, z którym by Pan obcował tak bezpośrednio. Noch einmal 4. Mose 12. Jeszcze raz. Czwarta Mojżeszowa, 12 rozdział. Czwarta Mojżeszowa, 12 rozdział. Vers 6 bis 8. Od 6 do 8 wiersza. I rzekł Pan: słuchajcie moich słów. Jeżeli jest u was prorok Pana, to objawiam mu się w widzeniu. Przemawiam do niego we śnie. Lecz nie tak jest ze sługą moim Mojżeszem. W całym moim domu jest on wiernym. Z ust do ust przemawiam do niego. I jasno, a nie w zagadkach. I prawdziwą postać Pana ogląda on. Dlaczego więc ośmieliliście się wypowiadać się przeciwko słudze memu Mojżeszowi? Die Antwort, warum Moses geprüft wurde, dadurch, dass er das Volk Israel nicht ins gelobte Land führen konnte. Odpowiedź na pytanie, dlaczego Mojżesz był tak doświadczany, że nie wolno mu było wprowadzić ludu izraelskiego do tego wychwalanego kraju obiecanego. Die Antwort ist einfach und klar, es war eine Strafe Gottes. Odpowiedź jest tutaj jasna i dobitnie widoczna. Jest to kara Boża. Wenn Gott etwas Schweres in das Leben eines Glaubenden bringt, jeżeli Bóg zauważy coś ciężkiego w Przepraszam, jeżeli coś Bóg przywodzi w życiu wierzącego, coś ciężkiego, to również może być to karą. Und es war eine Strafe bei Mose für einen einmaligen Ungehorsam. A dla Mojżesza było to karą za jednokrotne nieposłuszeństwo. Und wir werden noch sehen, warum Gott so ernst ihn gestraft. Jeszcze do tego przejdziemy. Dlaczego Bóg tak poważnie go za to ukarał? Aber zuerst wollen wir den großen Charakter dieses Mannes vorstellen. Ale najpierw chcemy przedstawić wielki charakter tego męża. Der Charakter von Mose war Sanftmut. Charakterem Mojżesza to była pokora.
Es gab kein zweiter Mann auf Erden, der so sanftmütig war wie Mose. Nie było na ziemi innego tak pokornego człowieka jak Mojżesz. Wir sagen das und verkündigen es mit großer Freude. My to mówimy i głosimy z wielką radością. Er war das nicht von in seiner natürlichen Veranlagung. Er war das nicht in seiner natürlichen Veranlagung. To nie wypływało z jego własnych naturalnych cech charakteru. Diese Sanftmut war gewirkt durch Gott selbst in seinem Leben. Ta pokora była spowodowana przez samego Boga, przez działanie w jego życiu. Und das möchte Gott bewirken in jedem Leben des Glaubenden. I to też Bóg chciałby sprawić w życiu każdego człowieka wierzącego. Dieser sanftmütigste Mann hatte eine schwere Aufgabe. Ten najpokorniejszy mąż na ziemi otrzymał bardzo trudne zadanie do wykonania. Er musste ein schwieriges Volk durch die Wüste ins gelobte Land führen. On musiał bardzo trudny naród przeprowadzić przez pustynię i wprowadzić do tego wychwalanego, obiecanego kraju. Aber dieses schwierige Volk war das Volk Gottes. Ale tym trudnym narodem był naród Boży. Darum war es auch eine hohe und vornehme Aufgabe. Dlatego też było to bardzo wielkie i wzniosłe zadanie. Das Volk Gottes zu führen ist eine ernste Verantwortung. Aby prowadzić lud Boży, to jest bardzo poważną odpowiedzialnością. Aber auch ein hohes Vorrecht. Ale również też i jest bardzo wielkim przywilejem. Wir haben in 4. Mose 20 gelesen. My czytaliśmy w 4. Księdze Mojżeszowej w 20. rozdziale, dass das Volk haderte mit Mose, że lud spierał się z Mojżeszem, weil kein Wasser da war. Dlatego, że w tym miejscu nie mieli wody. Diesen rebellischen Geist ist immer wieder aufgestiegen im Herz dieses Volkes. Ten duch rewolucyjny czy rebeliancki ciągle na nowo pojawiał się w sercach tego narodu. Warum, Vers 4, habt ihr die Versammlung des Herrn in die Wüste gebracht, dass wir sterben, wir und unser Vieh? 20, Vers 4. W 20 rozdziale, w 4 wierszu czytamy, dlaczego żeście wyprowadzili zgromadzenie pańskie na pustynię, abyśmy tutaj pomarli, my i nasze bydło. Es war also Rebellion in diesem Volk da. A więc ten wśród tego ludu była swoistego rodzaju też i rebelia. Die Antwort Gottes war, dass seine Herrlichkeit erschien. A odpowiedzią Bożą było na to, że Bóg chciał, aby się jego chwała objawiła. Das finden wir in Vers 6. To znajdujemy zapisane w 6. wierszu. Und es ist die Herrlichkeit der Gnade Gottes. A jest to chwała tej łaski Bożej. Das müssen wir nie vergessen, nie wolno, wenn es um das Volk Gottes geht. Nie wolno nam tego nigdy zapominać w związku z tym ludem Bożym. Wenn die Glaubenden noch manchmal so schwierig sind, jeżeli wierzący będą jeszcze raz tak podwójnie trudnymi jak ten naród, sie sind in den Augen Gottes sein Volk. To w oczach Bożych są jego ludem. Und in 4. Mose 23, Vers 21, w 4. Mojżeszowej w 23. rozdziale, w 21. wierszu czytamy: Muss Bileam im Auftrag Gottes aussprechen, że Bileam musiał na zlecenie Boże wypowiedzieć prorocze słowa. Gott erblickt kein Unrecht in Jakob und sieht kein Unrecht in Israel.
W Jakubie nie dopatrzyłem się niczego zdrożnego. Nie widziałem obłudy albo nieprawości, jak w niemieckim w Izraelu. Der Herr, sein Gott ist mit ihm und Jubelruf wie um einen König sind in seiner Mitte. Pan, jego Bóg jest z nim, wykrzykują na cześć jego jako króla. Diese Herrlichkeit Gottes in Gnade erscheint jetzt in dieser schwierigen Situation. I ta chwała Boża w łasce się teraz objawia w pośród tej trudnej sytuacji. Und der Herr redet zu Mose und sagt in Vers 7: Nimm den Stab. I Bóg zwraca się w 20 rozdziale w 8 wierszu do Mojżesza, mówiąc do niego: Weź laskę. Das ist der Stab Aarons. Jest to ta laska Aarona. Und es ist der Stab der Gnade Gottes. I to jednocześnie jest laska łaski Bożej. Es ist der Stab des hohen Priesters. Jest to laska tego najwyższego kapłana. Und das Volk Gottes weiß, dass es einen hohen Priester hat im Himmel. Ten lud Boży wie też, że ma najwyższego kapłana w niebie. Der sich vom Himmel her für uns verwendet. Ten, który z nieba wstawia się za nami. Wenn wir schwach sind. Gdy my jesteśmy słabymi. Und auch wenn wir sündigen. Ale również wtedy, gdy zgrzeszymy. Für die Schwachheit der Glaubenden auf Erden. W stosunku do tej słabości wszystkich wierzących tu na tej ziemi. Verwendet sich unser hoher Priester bei Gott. Wstawia się ten najwyższy kapłan przed obliczem Boga. Damit wir nicht verzweifeln in den Lebensumständen. Abyśmy nie zwątpili, będąc w tych sytuacjach życiowych. Und wenn wir sündigen, a jeżeli my zgrzeszymy, dann verwendet sich der, unser Herr Jesus beim Vater. Wtedy wstawia się nasz Pan Jezus u Ojca. Und das ist das Thema des ersten Johannesbriefes. I taki jest też temat pierwszego listu Jana. Damit die Sache mit und von uns mit dem Vater wieder in Ordnung kommt. Aby nasza sprawa przed Ojcem znowu była uporządkowana. Und es ist dieser Stab der Gnade Gottes, der das Volk Gottes ans Ziel bringt. I to jest ta laska łaski Bożej, która ten lud Boży doprowadzi do celu. Und der Herr weist Mose an, zu reden mit diesem Stab in der Hand, mit dem Stab der Gnade, zu diesem Felsen. I Pan rozkazuje, aby Mojżesz, mając w ręce tą laskę łaski, przemówił do skały. Dieser Fels ist unser Herr Jesus Christus, unser hoher Priester. Tą skałą jest nasz Pan Jezus Chrystus, nasz najwyższy kapłan. Und was tut Mose? A co uczynił Mojżesz? Statt dass er diesen Stab Aarons in die Hand nimmt und zum Felsen redet. Zamiast trzymać tą laskę w ręce i przemówić do tej skały. Nimmt er seinen eigenen Stab. On bierze swoją własną laskę. Weiß nicht, ob das allen aufgefallen ist, dass wir hier zwei Stäbe haben. Nie wiem, czy też i to jest widoczne w waszych tłumaczeniach Biblii, że tutaj jest mowa o dwóch rodzajach laski. Der Stab Aarons spricht von Gnade. Ta laska Aarona mówi o łasce. Der Stab Moses spricht von Gericht. A laska Mojżesza obrazowo wskazuje na sąd. Mit diesem seinem Stab, mit dem Stab Mose, hat er den Fluss in Ägypten geschlagen. Tą laską Mojżesz kiedyś uderzył rzekę w Egipcie. Es ist ein Beweis, dass das Gericht über die Gottlosen kommt. A ona jest też dowodem na to, że ten sąd spotka wszystkich bezbożnych. Ich weiß nicht, ob hier jemand sitzt, der seine Sache mit Gott noch nicht geordnet hat. Nie wiem, czy na tej sali jeszcze ktoś taki siedzi, który swojej sprawy z Bogiem jeszcze w swoim życiu nie uporządkował.
der noch in seinen Sünden vor Gott ist, który jeszcze jest w swoich grzechach przed Bogiem, der das Heil im Herrn Jesus noch nicht ergriffen hat, ktoś, kto jeszcze nie uchwycił swojego zbawienia w Panu Jezusie, wenn du so bleibst, dann wird der Stab des Gerichts dich treffen. Jeżeli tak dalej pozostanie i w tym będziesz trwał, to wiedz, że uderzy ciebie laska sądu. Du wirst am großen weißen Thron erscheinen müssen. Będziesz musiał stanąć przed wielkim białym tronem. Und dann wird klar, dass dein Name nicht im Buch des Lebens steht. I wtedy jasno się okaże, że twoje imię nie jest zapisane w Księdze Żywota. Und dann wirst du im Schweigemarsch in die Hölle gehen für alle Ewigkeit. I wtedy w marszu milczenia udasz się do piekła na całą wieczność. Das zeigt der Stab Mose, der die Wasser Ägypten schlug. Na to właśnie wskazuje laska Mojżesza, która uderzyła te wody Egiptu. Aber dieser Stab Mose hat auch den Felsen geschlagen in 2. Mose 17. Ale również i ta laska Mojżesza uderzyła skałę w drugiej księdze Mojżeszowej w 17. rozdziale. Das zeigt das Gericht, das über den Herrn Jesus gekommen ist am Kreuz auf Golgatha. I w tamtym momencie ona wskazywała na ten sąd, który miał uderzyć Pana Jezusa na krzyżu Golgoty. Und weil Gott seinen Sohn am Kreuz gerichtet hat, a ponieważ Bóg swojego Syna na krzyżu osądził, darum kann er jedem vergeben, der im Glauben dieses Heil ergreift. Dlatego teraz może każdemu przebaczyć, który we wierze uchwyci się tego zbawienia. Aber dieses Gericht über unseren Herrn Jesus, ale ten sąd nad naszym Panem Jezusem, ist ein für allemal geschehen. Stał się raz i to jeden jedyny na zawsze. Dieses Werk muss nie wiederholt werden. To jego dzieło zbawienia nigdy nie musi być powtarzane. Der Herr Jesus hat gesagt am Ende dieses Opfers am Kreuz. Pan Jezus powiedział pod koniec swojej ofiary, jaką dokonał na krzyżu. Es ist vollbracht. Dokonało się, czy wykonało się. Und wir singen in einem Lied. Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt. A my śpiewamy w jednej z pieśni, nie wiem, czy macie też ją w swoim śpiewniku. Es ist vollbracht, durchtönt die Ewigkeiten. Wykonało się i to przebrzmiewa przez całą wieczność. Dieses Werk, das vor 2000 Jahren auf Golgatha geschah, to dzieło, które przed 2000 lat stało się na Golgocie, ist vollkommen, jest doskonałe, muss nie wiederholt werden, i nigdy już nie musi być powtarzane. Hebräerbrief, list do Hebrajczyków otwórzmy. Kapitel 10, Vers 10. 10 rozdział, 10 wiersz. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, 10 wiersz. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Darum hat Mose den Auftrag bekommen, nicht den Felsen zu schlagen, sondern zu ihm zu sprechen. I to właśnie dlatego teraz Mojżesz otrzymał polecenie, aby tej skały nie uderzyć, tylko do niej przemówić. A weil das Volk ihn erzürnt hat, ale z tego powodu, że ten lud tak bardzo go rozzłościł, hat er für einen Moment seine Sanftmut aufgegeben. On na jeden moment odłożył na bok swoją łagodność. Und er hat gesagt, hört ihr Widerspenstigen. I powiedział, słuchajcie, wy przekorni. Sie waren widerspenstig. Oni byli przekornymi. Und es war wahr, was er zu ihnen sagte. I to była prawda, co on do nich powiedział. Aber es war nicht nach dem Sinn unseres Gottes aller Gnade. Ale to nie było zgodne z tą myślą naszego Boga, który jest Bogiem wszelkiej łaski. Und er schlug den Felsen zweimal.
I w ślad za tymi słowami Mojżesz uderzył tą skałę dwukrotnie. Und damit hat er dieses wunderbare Bild zerstört. I właśnie w ten sposób on zniszczył ten cudowny obraz Boży. Dass dieses eine Opfer unseres Herrn Jesus Christus vollkommen ist. Mianowicie to, że ta jedyna w swoim rodzaju doskonała ofiara Pana Jezusa jest doskonałą na zawsze. Dass es nie wiederholt werden muss. I nigdy nie musi już być powtarzana. Und jetzt kommt die Reaktion Gottes darauf. I teraz oglądamy też i reakcję Bożą na to. Weil du mich vor den Augen, Vers 12, der Kinder Israel zu heiligen, weil du mich nicht, mir nicht geglaubt hast, mich vor den Augen der Kinder Israel zu heiligen. W wierszu 12 czytamy, i rzekł Pan do Mojżesza i do Arona, ponieważ mi nie zaufaliście, albo inaczej nie uwierzyliście, aby mnie uwielbić na oczach synów izraelskich. Weil er nicht die Gnade Gottes zeigte. Dlatego, że żeście nie pokazali łaski Bożej. Darum bekommt er jetzt diese Strafe. Dlatego otrzymujecie tą karę. Wir denken an einen Vers im Galaterbrief. I pomyślmy sobie teraz o jednym wierszu zapisanym w liście do Galacjan. Kapitel 6, Vers 7. Szósty rozdział, siódmy wiersz. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Tam jest napisane, nie mylcie się, Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Was irgendein Mensch sät, das muss er ernten. Cokolwiek, jakikolwiek człowiek sieje, musi też i to potem żniwować. Das ist wahr auch für den Glaubenden. To jest prawdą dla człowieka wierzącego. Nicht, wenn es um das ewige Heil geht. I nie dotyczy tego, tej sprawy, co dotyczy jego wiecznego zbawienia. Dass der Glaubende in Gottes Hand für Zeit und Ewigkeit. Bo człowiek wierzący jest w ręce Bożej i to na czas obecny i na całą wieczność. Aber in diesem Leben hier auf Erden müssen wir ernten, was wir gesät haben. Ale tutaj w życiu naszym na tej ziemi musimy żniwować to, co sami żeśmy zasiali. Petrus schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 1, Vers 17. Piotr pisze w swoim pierwszym liście, w pierwszym rozdziale, w 17 wierszu. Ihr Glaubenden, ihr ruft den Vater an. Wy wierzący wzywacie Ojca. Der ohne Ansehen der Person richtet nach eines jeden Werk. Który bez względu na osobę osądzi dzieło każdego z was. Wir möchten das allen sagen, mir selbst und allen hier. Chciałbym to powiedzieć dla siebie samego i do was wszystkich tutaj zgromadzonych. Es kommt drauf an, wie du dich benimmst als gläubiger Mensch. To właśnie chodzi o to, jak ty się zachowujesz jako wierzący człowiek. Denn es gibt eine Ernte für dein Tun. Gdyż też i nastanie żniwo dla twoich czynów. Und das war, erfuhr auch Mose. I tego doświadczył też Mojżesz. Und das war eine schwere Strafe. I dla niego było to ciężką karą. Jetzt hat er Jahrzehnte ausgeharrt in der Wüste mit diesem Volk. On dziesiątki lat wytrwał na pustyni razem z tym narodem. Und jetzt erfährt er, dass er dieses sein Dienst nicht krönen kann. A teraz dowiaduje się, że nie będzie mógł swojej służby ukoronować. Dass er dieses Volk auch in dieses verheißene Land einführen konnte. Aby ten naród wprowadzić do tego obiecanego kraju. Und in 5. Mose 3, a w 5. Księdze Mojżeszowej w 3. rozdziale czytamy, sehen wir, wie schwer das für ihn war. Jak oglądamy to, jakże to było dla niego trudne. Wenn eine Züchtigung in unser Leben als Glaubende kommt, jeżeli jakieś ćwiczenie w życiu nas wierzących się pojawia, kann das sehr schwer für uns sein. To może być to dla nas bardzo trudne, ciężkie. Und Moses fleht zu dem Herrn. In Vers 23. I
I czytaliśmy o tym, że w 23 wierszu Mojżesz błagał Pana o to. Und er sagt in Vers 25. A Pan mu powiedział w wierszu 25. Es geht uns ans Herz. I te słowa wnikają głęboko w nasze serca. Lass mich doch hinüberziehen und dieses gute Land sehen. I prosi Mojżesz, pozwól, proszę, niech i ja przejdę i zobaczę tę piękną ziemię. Und jetzt spricht Moses offen vor dem Volk über seinen Ungehorsam. I teraz Mojżesz jawnie mówi o tym narodzie i jego nieposłuszeństwie. I teraz Mojżesz mówi jawnie do całego narodu na temat swojego nieposłuszeństwa. Das ist eine bemerkenswerte Haltung dieses Mannes Gottes, der ein Führer des Volkes Gottes war. To jest godne uwagi zachowanie męża Bożego, który był przywódcą tego narodu. Er war bereit vor dem Volk zuzugeben, dass er Gott ungehorsam war. On był gotowy na to, aby przed tym narodem przyznać, że był nieposłuszny Bogu. Der Herr war Vers 26 über mich erzürnt um euretwillen. I mówi w 26 wierszu, lecz Pan rozgniewał się na mnie z powodu was. Und dann sagt Gott zu ihm, rede mir nicht mehr von dieser Sache. I Bóg musiał do niego powiedzieć, nie mów już do mnie o tej sprawie. Es war fest beschlossen, diese Strafe bei Moses aufrecht zu halten. To było już mocno postanowione, aby ta kara spotkała Mojżesza. Gott verherrlicht sich nicht nur in Gnade. Bóg uwielbia samego siebie nie tylko w łasce. Gott verherrlicht seinen Namen auch im Gericht. Bóg uwielbia swoje imię również i w sądzie. Und das haben wir hier vor uns. I właśnie coś takiego oglądamy przed sobą. Ich möchte da ein Beispiel eines irdischen Vaters vorstellen. Chciałbym teraz to zobrazować na przykładzie ziemskiego ojca. Er gibt seinen Kindern einen Befehl, eine Anweisung. Ziemski ojciec daje swoim dzieciom polecenie albo wskazówkę. Und er sagt, ich werde ungehorsam bestrafen. I mówi im, że nieposłuszeństwo będzie ukarane. Und die Kinder sind ungehorsam. Dzieci są nieposłuszne. Und wenn er dann seine Warnung nicht ausführt, i jeżeli ojciec teraz swojego ostrzeżenia nie spełni, dann verliert er seine Majestät als Vater. Wtedy on traci swój majestat jako ojciec. Das verstehen wir gut. Na pewno to dobrze rozumiemy. Man kann mal in einen Park gehen. Można na przykład iść do parku, wo Mütter mit Kinder sind, gdzie obserwuje się matki spacerujące z dziećmi. Und da ruft eine Mutter dem Kind zu und befiehlt ihm zurückzukommen. I słyszy się, jak matka woła do dziecka i prosi, aby przyszło do niej. Und das Kind gehorcht nicht. Dziecko nie słucha tego. Und die Mutter warnt und droht mit einer Strafe. Matka zaczyna teraz ostrzegać i grozić ukaraniem dziecka. Und das Kind gehorcht immer noch nicht. Dziecko dalej jest nieposłuszne. Und wenn die Mutter dann die Strafe nicht ausführt, jeżeli ta matka nie wypełni tej kary, którą zagroziła, dann verliert sie jede Kraft und Majestät über die Kinder. Wtedy natychmiast traci wszelką siłę, władzę i majestat w stosunku do dzieci. Und darum hat Gott diese Strafe aufrecht gehalten. I dlatego Bóg też i tą karę podtrzymał. Und in dieser Strafe verherrlicht er die Majestät seines Namens. I w tej karze będzie właśnie było uwielbione jego imię.
Und jetzt sehen wir etwas Schönes. I tu oglądamy coś pięknego. Mose beugt sich unter dieses Urteil. Mojżesz uniżył się pod tym sądem. Das ist pod tym wyrokiem. Sehr wichtiges. To jest coś bardzo ważnego. Wenn uns etwas Schweres trifft, gdy nas coś spotyka bardzo ciężkiego, und Gott zeigt, dass es eine Strafe ist, i Bóg nam to pokazuje, że to jest karą, und wir uns dann beugen unter diesem Gericht, a my też i pod tym sądem się uniżymy, dann dürfen wir das erfahren, was Mose jetzt erfährt. Wtedy będziemy mogli doświadczyć tego, co też i doświadczył Mojżesz. Moses erntet, was er gesät. Mojżesz musi żniwować, co zasiał. Aber Gott versüßt ihm die Ernte. Ale Bóg osładza mu to żniwo. Er hilft ihm die Ernte tragen. On pomaga mu, aby to żniwo jego zniósł. Er sagt in Vers 27. On mówi w wierszu 27. Steige auf den Gipfel des Pisga. Wejdź na szczyt góry Pisga. Und er durfte von diesem Berg das ganze Land sehen. I tam ze szczytu tej góry on mógł cały ten kraj obejrzeć. Das ist eine wunderbare Gnade Gottes. To jest cudowna łaska Boża. Er nimmt ihm das Gericht nicht weg. Bóg nie zabrał tego sądu wypowiedzianego nad nim. Aber er versüßt es ihm in seiner barmherzigkeit. Ale w swoim miłosierdziu ten sąd osłodził Mojżeszowi. Und Gott vergisst nicht, was dieser Knecht für sein Volk getan hat. I Bóg też nie zapomniał tego, co jego sługa dla tego narodu dokonał. Das ist etwas bemerkenswertes. Jest to rzecz godna uwagi. Auch wenn er jetzt versagt hat und Gericht gekommen ist, nawet jeżeli on zawiódł i musiał otrzymać swój sąd, dann vergisst Gott nicht, dass er treu war im Haus Gottes. To Bóg tego też i nie zapomniał, że on był wiernym w całym jego domu. Und er ehrt diesen Mann. I uczcił tego męża. Wie Gott keinen Menschen geehrt hat auf Erden. I to w taki sposób, jak nie został uczczony na ziemi żaden inny człowiek. Es wird von keinem Menschen gesagt, dass Gott ihn selbst begraben hat. O żadnym innym człowieku nie jest powiedziane, że Bóg osobiście go pogrzebał. Aber in 5. Mose 34, Vers 6. Ale w 5. Księdze Mojżeszowej, w 34. rozdziale, w 6. wierszu czytamy: Und er begrub ihn im Tal im Land Moab, Beth Peor gegenüber. I pogrzebał go w dolinie, w ziemi moabskiej, naprzeciw Beth Peor. Und dann kommt das Zeugnis Gottes über diesen Mann. A następnie czytamy świadectwo Boże w stosunku do tego męża. In Vers 10. W 10. wierszu. Es stand in Israel kein Prophet mehr auf wie Mose. I nie powstał już w Izraelu prorok taki jak Mojżesz, der den Herrn kannte von Angesicht zu Angesicht. Z którym by Pan obcował tak bezpośrednio lub tak jak w niemieckim tłumaczeniu twarzą w twarz. Wir gehen noch einmal zurück zu Kapitel 4. Mose 12. I wróćmy jeszcze do 4. Mojżeszowej, 12. rozdział. Und in Vers 7 lesen wir. I tam czytamy w wierszu 7. Dass er treu war im Haus Gottes. Że on był wierny w domu Bożym. Dass er Verständnis hatte über die Gedanken Gottes. I że on miał zrozumienie dla myśli Bożych. Und dass er das Bild des Herrn geschaut hat. I że oglądał obraz Pana, albo postać Pana, jak u nas jest. Es ist eine ernste Geschichte. Jest to bardzo poważna historia. Und es kann auch sein in unserem Leben als Glaubende. I może tak się zdarzyć w życiu nas jako wierzących, dass wir versagen, że i my też zawiedziemy. Und dass wir dann eine bittere Ernte unseres Versagens zu tragen haben. I że będziemy musieli gorzkie następstwa naszego zawodu też i ponieść.
A wenn wir uns dann beugen in unserem Herzen vor Gott, ale jeżeli my się uniżymy w naszym sercu i skłonimy się przed Bogiem, und zu Gott sagen wie Mose, i do Boga powiemy tak samo jak Mojżesz, der Fels vollkommen ist sein Tun, skała, doskonałe jest jej dzieło, dann werden wir die Gnade Gottes erfahren, wtedy będziemy mogli doświadczać łaski Bożej, dass er uns die Ernte versüßt, że On nasze żniwo osłodzi, und dass er mit uns durch die schweren Prüfungen geht, i że razem z nami będzie szedł przez te ciężkie doświadczenia, ciężkie drogi, und dass er uns ehrt als einen seiner Knechte, i że nas uczci jako jednego z jego sług. Moses Prüfung war Strafe. Tak, doświadczenie Mojżesza było dla niego karą. Gott verherrlicht sich in seiner Majestät. Bóg uwielbił się w swoim majestacie. Und Gott erzeigt ihm seine Gnade im Tragen der Folgen. Ale Bóg też i objawił swoją łaskę w tym, że pomógł znosić następstwa tego. Wir haben gesungen. My śpiewaliśmy w tej pieśni. Wo ist ein solcher Gott? Gdzież jest taki Bóg? Dieser Gott ist auch unser Gott. Ten Bóg jest również naszym Bogiem. 2. Korinther 12. Przeczytamy teraz z drugiego listu do Koryntian, 12 rozdział. Drugi list do Koryntian, 12 rozdział. Vers 1 bis vers 10. Od 1 do 10 wiersza. Od 1 do 10 wiersza. Muszę się chlubić, choć nie ma z tego żadnego pożytku, to też przejdę do widzeń i objawień pańskich. Znałem człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czy to w ciele było, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, został uniesiony w zachwyceniu aż do trzeciego nieba. I wiem, że ten człowiek, czy to w ciele było, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, został uniesiony w zachwyceniu do raju i słyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie godzi się powtarzać. Z takiego chlubić się będę, ale z siebie samego chlubić się nie będę, chyba tylko ze słabości moich. Bo jeśli nawet zechcę się chlubić, nie będzie to przechwałka głupiego, bo prawdą będzie to, co powiem, lecz wstrzymuję się, aby ktoś nie myślał o mnie więcej nad to, co u mnie widzi lub co ode mnie słyszy. Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił. Wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, by On odstąpił ode mnie. Lecz powiedział do mnie, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. Albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Der Apostel Paulus hatte einen schweren Dienst. Apostoł Paweł miał bardzo trudną służbę. Nachdem er zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen war, gdy on w swojej wierze przyszedł do Pana Jezusa, wurde er beauftragt, den Namen des Herrn Jesus zu tragen. I dostał zlecenie, aby zanieść imię Pana Jezusa do innych. Vor Könige, Nationen und dem Volk Israel.
I to przed królów i przed wszystkie narody i w samym ludzie izraelskim. Das war eine hohe Ehre. To była wielka chwała dla niego, cześć. Wir haben auch alle Glaubenden diese Aufgabe. Również i my wszyscy wierzący mamy ten sam rodzaj zlecenia. Nicht in dem Maß wie der Apostel. No, nie w tej samej mierze jak apostoł Paweł. Aber gemäß unseren schwachen Fähigkeiten dürfen wir diese Ehre auch haben. Ale odpowiednio do naszych słabych zdolności możemy też i posiadać to, tego rodzaju cześć. Vergiss das nicht. Tego nie zapominajcie. Den Namen des Herrn Jesus zu bekennen in dieser Welt. Bo wyznawać imię Pana Jezusa w tym świecie, das ist eine hohe Ehre. To jest dla nas bardzo wielką czcią. Aber diesem Apostel wurde etwas zweites gesagt. Ale temu apostołowi było powiedziane jeszcze druga rzecz. Dass er viel für den Namen des Herrn Jesus leiden müsste. Że on będzie musiał wiele wycierpieć dla imienia swojego Pana. Auch das erlebst du. Również i ty tego doświadczasz w życiu. Wenn du den Namen des Herrn Jesus bekennst vor den Menschen. A szczególnie wtedy doświadczysz, gdy wyznasz imię twojego Pana przed ludźmi. Dann gibt es zwei Dinge, die du gewiss erfahren wirst. I wtedy na pewno nastąpią dwie rzeczy, które doświadczysz. Erstens eine tiefe Freude. Po pierwsze, doświadczysz głębokiej radości. Und zweitens große Verachtung. A po drugie, wielkiego pogardzenia tobą. Und das hat der Apostel Paulus in hohem Maß erlebt. I również apostoł Paweł tego doświadczył i przeżył w bardzo wielkiej mierze. Und damit er seinen Dienst erfüllen konnte, i aby on mógł wypełniać swoją służbę, wurde er in den dritten Himmel entrückt. Został też i zachwycony aż do trzeciego nieba. Damit er Kraft fand für diesen schweren Dienst. Aby on mógł otrzymać siłę dla tej trudnej służby. Und damit er in diesem hohen Dienst in Demut bewahrt blieb. Ale aby w tej wielkiej służbie pozostał dalej pokornym człowiekiem, hat er einen Dorn im Fleisch bekommen. Otrzymał również swoisty cierń w ciało swoje. Eine Züchtigung. Ćwiczenie. Bei Mose haben wir gesehen, dass die Prüfung Strafe war. W przypadku Mojżesza stwierdziliśmy, że to doświadczenie było dla niego karą. Bei Paulus war dieser Dorn im Fleisch nicht Strafe. W przypadku Pawła ten jego cierń, jaki miał w ciele, to nie była kara, sondern Vorbeugung. Ale był to środek zapobiegawczy. Damit er sich nicht in Stolz erhebt. Aby on w swoim uniesieniu się nie wywyższał, w swojej pysze. Das kann die Antwort auf dein Warum sein. To może być też i odpowiedzią na twoje pytanie, jakie stawiasz, dlaczego. Wenn eine Prüfung vom Herrn in das Leben des Glaubenden kommt, jeżeli jakieś doświadczenie Pana pojawia się w życiu wierzącego, dann ist das nicht immer Strafe. To nie zawsze jest karą. Sondern es Gott in seiner Liebe schickt es zur Vorbeugung. Ale Bóg w swojej miłości zsyła to na ciebie jako środek zapobiegawczy. Das ist der ganze Charakter dieser Prüfung von Paulus. Taki jest cały charakter tego doświadczenia, jakie znosił Paweł. Wenn wir diesen Mann als Person und Diener charakteryzieren müssten, gdybyśmy tego męża mieli scharakteryzować jako osobę i jako sługę, dann würde ich auch nur ein Wort sagen, wtedy bym tylko też jedno słowo powiedział, Erkenntnis. Poznanie. Dieser Mann hatte Licht über Gottes Gedanken. Ten mąż miał wielką światłość, wielkie poznanie myśli Bożych. Vielleicht wie kein zweiter Diener Gottes je auf Erden gehabt hat.
Prawdopodobnie jak żaden inny sługa Boży, który żył na tej ziemi. Und er hatte übernatürliche Erlebnisse. I doświadczył ponadnaturalnych przeżyć. Und davon beginnt er zu sprechen in unserem Kapitel. I o tym właśnie on zaczyna mówić w naszym rozdziale. Er sagt, dass er Gesichte gehabt hat. On mówi, że on miał widzenia. Das sind Tagträume, besondere Erscheinungen. Tagträume. Tagträume, nicht nächtliche Schlafträume. Są to sny w ciągu dnia i objawienia ze strony Bożej. Und ich habe vier Gesichter gefunden, die Paulus hatte. I ja zauważyłem, że Paweł miał cztery widzenia. Und das Ziel Gottes mit diesen Gesichten war, a celem Bożym w tych widzeniach było, bei ihm einen Widerstand zu überwinden, aby w nim przezwyciężyć pewny opór und ihm eine Führung zu geben im Dienst. I darować mu prowadzenie w jego służbie. In Apostelgeschichte 26, Vers 19. W Dziejach Apostolskich 26 rozdziale, w 19 wierszu czytamy. Spricht er von seiner Bekehrung. O jego nawróceniu. Und da musste Gott einen Widerstand überwinden bei diesem Saulus von Tarsus. W przypadku tego męża Saula z Tarsu Bóg musiał przezwyciężyć jego opór. Er musste diesen Menschen stoppen, weil er wutschnaubend die Versammlung Gottes verfolgte. On musiał tego człowieka zatrzymać, a z tego powodu, że on dysząc groźbą prześladował zgromadzenie Boże. Und er musste diesen Mann zum Gehorsam führen. I musiał doprowadzić tego męża do posłuszeństwa. Das war die Bedeutung des ersten Gesichtes, das er hatte. Takie było znaczenie pierwszego widzenia, jakie on miał. Wenn er das erzählt in Apostelgeschichte 26, i gdy on o tym opowiada w tym 26 rozdziale Dziejów Apostolskich, sagt er, da war ich nicht ungehorsam dem himmlischen Gesicht. Wtedy mówi, i nie pozostałem nieposłusznym w stosunku do tego niebiańskiego widzenia. In Apostelgeschichte 22, a w Dziejach Apostolskich w 22 rozdziale, Vers 17 bis 21, od 17 do 21 wiersza, haben wir das zweite Gesicht, oglądamy opisane drugie widzenie. Da musste Gott die Logik dieses hochintelligenten Mannes überwinden. Wtedy Bóg musiał przezwyciężyć logikę tego bardzo inteligentnego, wykształconego człowieka. Logik ist eine hohe und eine schöne Sache. Logika to jest bardzo wzniosła i piękna sprawa. Wenn wir logisch denken können, das ist eine große Hilfe. Jeżeli potrafimy myśleć logicznie, to jest to dla nas bardzo wielką pomocą. Aber manchmal muss der Herr eine Logik bei uns überwinden. Ale czasami Pan musi w nas samych przezwyciężyć logikę naszą. Damit er uns an den Platz stellen kann, wo er uns haben will. Aby mógł nas postawić na takim miejscu, w jakim on chce nas posiadać. Paulus dachte, weil er eine hohe Position unter den Juden gehabt hat vor seiner Bekehrung. Paweł mówi, że ponieważ miał wielką, wysoką pozycję wśród narodu izraelskiego przed swoim nawróceniem, dass er jetzt besonders geeignet war, den Menschen aus dem Volk Israel das Evangelium zu verkündigen. Że teraz był szczególnie przygotowany, zdatny do tego, żeby wśród ludu izraelskiego głosić o jego Panu. Das war logisch. To było przecież logiczne. Aber nicht die Gedanken des Herrn. Ale to nie było zgodne z myślami Pana. Er wollte ihn als Diener der Nationen haben.
gdyż Pan chciał w nim mieć sługę idącego do narodów. Das dritte Gesicht ist Apostelgeschichte 16. Trzecie widzenie mamy zapisane w Dziejach Apostolskich w 16 rozdziale. Vers 9 bis 10. Od 9 do 10 wiersza. Da hat einen besonders schönen Arbeits stand in einer besonders gesegneten Arbeit. W tym miejscu on w szczególnie pięknej pracy się znajdował. Er erlebte das, was ein Diener Gottes wünscht. I on przeżywał to, co życzyłby sobie każdy sługa Boży. Die Zahl der Glaubenden wurde täglich vermehrt. Czytamy tam, że liczba tych, którzy uwierzyli, dzień po dniu się zwiększała. Und auch innerlich war Wachstum da in ihrem Leben. Ale również też i w ich wnętrzu był obserwowany wzrost duchowy. Und seine Vernunft sagt ihm, an diesem Ort in Kleinasien will ich weiterarbeiten. I jego rozsądek mu podpowiadał, że w tym miejscu w Azji Małej mam dalej pracować. Aber der Herr hatte einen anderen Plan. Ale Pan miał w stosunku do niego inny plan. Er wollte ihn führen nach Europa. On chciał go poprowadzić aż do Europy. Und durch ein Gesicht hat diese Vernunft überwunden. I poprzez widzenie on ten jego rozsądek musiał przezwyciężyć. Ich habe auch etwas Ähnliches erlebt. Ja też coś podobnego kiedyś doświadczyłem, przeżyłem. Vor 17 Jahren. Przed 17 laty. Ich habe in der Schweiz gearbeitet. Ja pracowałem w Szwajcarii. Dann kam ein Ruf von Polen. I wtedy otrzymałem wezwanie z Polski. Ich war gar nicht zufrieden. Wcale nie byłem z tego zadowolony. Ich war ganz glücklich, weiter in der Schweiz zu arbeiten. Gdyż byłem szczęśliwy z mojej pracy dotychczasowej w Szwajcarii i dalej chciałem tam pracować. Allerdings hatte ich kein Gesicht. Przede wszystkim nie miałem widzenia jakiegoś. Aber ich erkannte in langen Übungen. Ale po długim doświadczaniu samego siebie poznałem, że to było zgodne z wolą Pana, aby pojechać do Polski. Das vierte Gesicht von Paulus finden wir in Apostelgeschichte 18. I czwarte widzenie apostoła Pawła oglądamy zapisane w Dziejach Apostolskich w 18 rozdziale. Vers 9 bis 11. Od 9 do 11 wiersza. Da arbeitete er in Korinth. Tam oglądamy go, jak on pracuje w Koryncie. Und wenn wir das so lesen, erkennen wir, i gdy o tym czytamy, to dowiadujemy się, dass er in Gefahr war und sich fürchtete, że on był w niebezpieczeństwie i bardzo się bał, und dass er im Begriff war, wegzugehen. I że miał taki zamiar, aby odejść. Und der Herr ist ihm in einem Gesicht erschienen. I Pan ukazał mu się w widzeniu diese Furcht zu überwinden, po to, aby przezwyciężyć jego strach und ihn dahin zu führen, dass er blieb. I do tego go doprowadzić, aby on w tym miejscu dalej pozostał. Seht ihr, das kann auch Führung des Herrn sein? Patrzcie, to też może być prowadzenie Pana, dass er zu dir sagt, du musst da bleiben, wo du stehst. Że on chce też i do ciebie powiedzieć, masz pozostać tam, gdzie w tym miejscu stoisz. Das sind die Gesichte, die er hier im ersten Vers von 2. Korinther 12 erwähnt. To są właśnie widzenia, o których on tutaj w tym pierwszym wierszu 12 rozdziału 2 listu do Koryntian wspomina. Dann hatte er auch Offenbarungen. A następnie on miał też i objawienia. Das auch das waren übernatürliche Ereignisse. I również to były ponadnaturalne zdarzenia. Es wurde ihm göttliche Wahrheit mitgeteilt, die noch nicht bekannt war. Została mu objawiona Boża prawda, która dotychczas nie była znana. Ich erwähne nur das Mal des Herrn in 1. Korinther 11. Chciałbym tylko wspomnieć krótko o tym, że on pisze w 11 rozdziale 1. listu do Koryntian o obchodzeniu pamiątki śmierci Pana. Er hat das nicht von den Aposteln des Lammes erfahren. On o tym nie dowiedział się od apostołów barankowych. Nein, er sagt,
dass der Herr es ihm kundgetan hat. Nie, on mówi, że to Pan sam mu to objawił. Können wir finden in 1. Korinther 11, Vers 23. O tym czytamy w pierwszym liście do Koryntian, 11 rozdział, 23 wiersz. Dann war er das Werkzeug, das Geheimnis von Christus und seiner Versammlung mitzuteilen. A następnie on stał się tym narzędziem, aby tą tajemnicę co do Chrystusa i Jego zgromadzenia objawić wszystkim. Da hat er auch eine Offenbarung. I też w tym względzie otrzymał objawienie. In Epheser 3, Vers 3 bis 6 können wir das finden. W liście do Efezjan w trzecim rozdziale od 3 do 6 wiersza możemy o tym przeczytać. Und dann hat er noch eine Offenbarung. I jeszcze jedno objawienie otrzymał, die uns glücklich macht, które nas bardzo uszczęśliwia und unsere Zukunft zeigt. I pokazuje nam naszą przyszłość. Nämlich, dass der Herr kommen wird zur Entrückung. Mianowicie to, że Pan przyjdzie, aby nas pochwycić i zabrać z tej ziemi. 1. Thessalonicher 4, Vers 15 zu finden. Możemy o tym przeczytać w pierwszym liście do Tesaloniczan, w 4. rozdziale od 15 wiersza. Er hatte also Gesichte und Offenbarungen. A więc on miał widzenia i objawienia Pańskie. Aber jetzt kommt er auf etwas zu sprechen, das ganz speziell und besonders ist. Ale teraz w następnych wierszach on zaczyna mówić o czymś, co jest szczególnego rodzaju i nadzwyczajne. Das war kein Gesicht und keine Offenbarung. Nie było to widzenie albo objawienie. Sondern er wurde in den Himmel entrückt. Ale czytamy tutaj, że on został zachwycony do nieba. Ich habe bis jetzt nur fünf Menschen in der Bibel gefunden. Ja dotychczas znalazłem opis 5 ludzi w Biblii, die noch lebend auf Erden in den Himmel blicken konnten, którzy żyjąc na tej ziemi mogli spojrzeć do nieba oder in den Himmel hinaufgehen durften für einen Moment. Albo mogli wejść do nieba na jakiś moment. Es ist einmal Mose. Po pierwsze wspominamy Mojżesza. In 2. Mose Kapitel 24 und Kapitel 33. W drugiej Mojżeszowej, 24 rozdziale i w 33 rozdziale lesen wir, dass er mit den 70 Ältesten Gott schaute. Czytamy o tym, że on razem ze 70 starszymi Boga oglądał. Und die göttliche Herrlichkeit war wie Saphirplatten. A Boża chwała była jak płyta szafirowa. Der zweite ist Jesaja. Drugie miejsce znajdujemy w Księdze Izajasza, in Jesaja 6, w 6 rozdziale. Im Todesjahre Usias, tam czytamy, a roku śmierci króla Uzjasza sah er den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron. Widziałem Pana siedzącego na wielkim i wzniosłym tronie. Es ist ein besonders erhabener Moment. Jest to szczególnego rodzaju wzniosły moment, wo die Seraphim da sind, diese Engel, gdzie są obecni serafinowie, ci aniołowie, die die Heiligkeit Gottes ausgerufen haben. Którzy ogłaszają tą świętość Bożą. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Święty, święty, święty jest Pan. Und dann sagt dieser Jesaja zwei Dinge. A następnie czytamy, że Izajasz mówi dwie rzeczy. Angesichts der Heiligkeit Gottes, w obliczu tej świętości Bożej, sagt er, wehe mir, ich bin verloren. Mówi o samym sobie, biada mi, zginąłem. Ich bin ein Mann von unreinen Lippen. Gdyż jestem mężem warg nieczystych. Das ist seine persönliche Unreinheit. Tu oglądamy jego osobistą nieczystość. Und dann sagt er, inmitten eines Volkes von unreinen Lippen wohne ich. A następnie on mówi, a mieszkam wśród ludu nieczystych warg. Gott ist heilig. Bóg jest święty. Und wenn wir ins Licht Gottes gestellt werden, a jeżeli my będziemy teraz postawieni w świetle Bożym, dann erschrecken wir. Wtedy się przerazimy. Denn wir erkennen in diesem Licht, dass wir schmutzig sind. Gdyż w tym świetle poznamy, że jesteśmy brudnymi.
Das hat Jesaja erkannt. To właśnie poznał Izajasz. Aber dann kommt ein Seraphim. Ale następnie czytamy, że przybył do niego jeden ze serafinów. Und er nimmt eine glühende Kohle vom Altar. I chwycił rozżarzony węgielek z ołtarza. Er berührt die Lippen von Jesaja. I dotknął tym rozżarzonym węgielkiem ust Izajasza. Und seine Unreinigkeit weicht. I czytamy, że jego nieczystość przeminęła, czy odsunięta została. Ein eindrückliches Bild eines Sünders. Jest to jasny obraz grzesznika, der das Heil im Herrn Jesus ergreift, który uchwyci się zbawienia oferowanego w Panu Jezusie und rein wird im Blut des Lammes. I staje się czystym w krwi barankowej. Der dritte Mann, der in den Himmel blicken konnte, war der erste christliche Märtyrer. A trzecim mężem, który mógł spojrzeć do wnętrza nieba, to był pierwszy męczennik chrześcijaństwa. Stephanus. Szczepan. Sie steinigten ihn. Żydzi go kamionowali. Und kurz vor seinem Heimgang. I krótko przed jego pożegnaniem się z tym życiem. Sagt er, ich sehe den Himmel geöffnet. Powiedział, a ja widzę niebiosa otwarte. Und den Sohn Jesus zu rechten Gottes stehen. I widzę syna stojącego po prawicy Bożej. Den vierten, an den ich denke, ist Johannes, den Apostel. A czwarta osoba, o której myślę, to jest apostoł Jan. Können wir finden in Offenbarung 5. O tym możemy przeczytać w Księdze Objawienia w 5. rozdziale. Der konnte nicht nur in den Himmel blicken. On nie tylko, że mógł spojrzeć do nieba, der konnte hinaufgehen in den Himmel. Ale on mógł wejść do nieba. Und er erlebte diese große Frage. I on mógł przeżyć tą wielką sprawę. Wer ist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen? I zobaczyć, kto jest godny, aby otworzyć tą księgę i wejrzeć do księgi. Und da war niemand würdig im Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde. Tam czytamy, że nikt nie był znaleziony godny ani w niebie, ani w ziemi, ani pod ziemią. Und jetzt sehen wir diesen alten Apostel weinen. I widzimy, jak ten stary apostoł zapłakał. Und zwar sehr weinen. A mianowicie tam jest napisane, bardzo zapłakał. Meines Wissens der einzige Mensch, der im Himmel geweint hat. Według mojej wiedzy był to jedyny człowiek, który był w niebie i płakał. Kommt ein Ältester zu ihm. Ale wtedy czytamy, że jeden ze starszych podszedł do niego. Der sagt, weine nicht. I powiedział, nie płacz. Siehe, es hat überwunden der Löwe. Bo oto zwyciężył lew. Der aus dem Stamme Juda ist. Ten, który jest z pokolenia Judy. Und jetzt schaut dieser Mann vom Weinen auf. I teraz ten mąż, pogrążony w płaczu, podnosi swoją głowę. Er will den Löwen sehen. On chce zobaczyć tego lwa. Was sieht er? I co widzi? Inmitten des Thrones. Pośrodku tronu. Im Zentrum göttlicher Macht. W centrum boskiej mocy. Ein Lamm wie geschlachtet. Stoi baranek, jak zabity. Das ist Johannes. To jest przypadek Jana. Und jetzt haben wir den fünften Mann vor uns, den Apostel Paulus. Ale my teraz mamy przed sobą piąty przykład, piąty człowiek, apostoł Paweł. Er wurde in den dritten Himmel entrückt. On został zachwycony do trzeciego nieba. Das ist der Ort, wo der Thron Gottes steht. A jest to miejsce, w którym stoi tron Boży. Befinden in der dem Zelt der Zusammenkunft ein Bild der drei Himmel. W tym obrazie tego namiotu zgromadzenia oglądamy właśnie zobrazowane te trzy nieba. Und das Allerheiligste im Zelt der Zusammenkunft ist ein Bild des dritten Himmels. I to miejsce najświętsze w tym namiocie zgromadzenia wśród Izraela jest właśnie obrazem na te trzecie niebo. Und in diesem Heiligtum
In diesem Allerheiligsten stand die Bundeslade. I tam w świątyni, w tym miejscu najświętszym stała skrzynia przymierza, ein Bild des Thrones Gottes, która jest obrazem tronu Bożego. Und darum ist der dritte Himmel der höchste geschaffene Himmel. I dlatego to trzecie niebo jest tym najwyższym stworzonym niebem. Da, wo der Thron Gottes steht. Tam, gdzie stoi tron Boży. Und wir lernen hier in diesem Abschnitt, dass auch das Paradies ist. I my możemy nauczyć się, czytając ten urywek, że to również jest ten raj. Der dritte Himmel ist das Paradies. Trzecie niebo jest rajem. Der dritte Himmel ist die Ortsbezeichnung. Te określenie trzecie niebo oznacza. Und das Paradies ist die Bezeichnung der Atmosphäre an diesem Ort. Oznacza to miejsce, a określenie raj to jest zobrazowanie atmosfery w tym miejscu. An diesen Ort wurde er entrückt. Do tego miejsca został właśnie uniesiony w zachwyceniu. Er wusste nicht, ob im Leib oder ohne Leib, außerhalb des Leibs. On nie wiedział, czy to było w ciele, czy poza ciałem. Das war ihm auch gar nicht so wichtig. Dla niego to w ogóle nie miało wielkiego znaczenia. Er sagt, weiß ich nicht. On mówi, nie wiem. Aber dann sagt er etwas Zweites. Ale mówi drugą rzecz. Gott weiß es. Bóg to wie. Und das ist eine wichtige Belehrung, ganz allgemein. I to ogólnie jest bardzo ważne pouczenie. Wir wissen auch nicht immer alles. My też nie zawsze wszystko wiemy. Auch wenn Prüfungen kommen in unser Leben. Nawet i wtedy, gdy przychodzą doświadczenia w naszym życiu. Dann sagen wir oft, ich weiß nicht warum. Często my mówimy, nie wiem dlaczego. Aber im Glauben sagen wir, Gott weiß es. Ale we wierze możemy dodać, ale Bóg wie. Es gibt auch Fragen der Glaubenden. Również i są pytania wierzących, die Gott nicht immer in seinem Wort beantwortet, na które Bóg nie zawsze daje odpowiedź w swoim słowie. Aber im Glaubensvertrauen sagen wir, Gott weiß es. Ale my w zaufaniu wiary naszej możemy odpowiedzieć na to, Bóg to wie. Und in diesem dritten Himmel, i tam w tym trzecim niebie, in diesem Paradies, tam w tym raju, hat er unaussprechliche Worte gehört. Słyszał słowa niewypowiedziane, die ein Mensch nicht sagen darf. Których człowiekowi nie godzi się powtarzać. Er hat sie verstanden. On je zrozumiał. Und er hat sich daran gefreut. I z tego się cieszył. Aber er konnte nicht auf Erden zurückkehren und das aussprechen. Ale on nie mógł powrócić na ziemię i te słowa wypowiedzieć. Das ist die Bedeutung dieser Aussage. Takie jest znaczenie tej wypowiedzi. Wenn wir versuchen etwas zu sagen über das Paradies, jeżeli my będziemy próbowali coś powiedzieć na temat raju, dann sagen wir es mit einem Wort. To wtedy możemy to jednym słowem określić. Es ist der Ort, wo Christus alles ist. Jest to miejsce, w którym Chrystus jest wszystkim. An diesen Ort wurde er entrückt. I do tego miejsca został on przeniesiony w zachwyceniu. Damit er Mut und Kraft fand für seinen schwierigen Dienst. Aby on nabrał odwagi i siły dla swojej dalszej trudnej służby. Und im dritten Himmel sein ist nicht gefährlich. A być w trzecim niebie to nie jest rzeczą niebezpieczną. Im dritten Himmel ist großes Glück und Frieden. Gdyż w trzecim niebie jest wielki pokój i szczęście. Aber im dritten Himmel gewesen zu sein, das ist gefährlich. Ale przebywać w trzecim niebie, to może być niebezpieczne. Wenn der Herr uns eine besonders glückliche Erfahrung macht im Glauben, jeżeli Pan nam szczególnie szczęśliwe doświadczenia daruje we wierze, dann sind wir in Gefahr, uns über unsere Mitgläubigen zu erheben.
Wtedy jesteśmy w niebezpieczeństwie, że będziemy się wywyższali nad współwierzącymi. Möchte eure Gedanken führen zu der Fußwaschung in Johannes 13. Chciałbym wasze myśli skierować do obmywania stóp, które mamy opisane w Ewangelii Jana w 13 rozdziale. Zuerst weigert sich Petrus, dass der Herr ihm die Füße wäscht. Najpierw Piotr się wzbraniał przed tym, aby Pan mu obmył jego nogi. Und dann wollte er, dass er nicht nur die Füße wäscht, sondern den ganzen Leib. A potem on chciał, aby nie tylko jego nogi, ale i całe ciało Pan mu obmył. Das wäre etwas gewesen für den Stolz dieses Petrus. O, to by było coś podbudowywujące pychę tego Piotra. Da hätte er nachher sagen können. Bo potem mógłby powiedzieć: Euch anderen Jüngern hat er nur die Füße gewaschen. Wam, pozostałym uczniom, on umył tylko nogi. Mir aber den ganzen Leib. Ale mnie obmył całe ciało. Der Herr hat es ihm nicht gegeben. I Pan mu czegoś takiego nie darował. Weil er die Gefahr in Petrus sah. Gdyż on widział to niebezpieczeństwo tkwiące w Piotrze. Aber hier gibt der Herr ihm einen Dorn im Fleisch. Ale tutaj czytaliśmy o tym, że Pan darował cierń w jego ciało. Er rühmt sich, dass er in Christus im Himmel war. On chlubił się tym, że on w Chrystusie był w niebie. Das durfte er auch. I on mógł tak czynić. Aber sich selbst rühmt er sich nicht. Ale siebie samego on nie, z siebie samego się nie chlubił. Er ist nämlich immer noch derselbe geblieben. I on dalej pozostał zawsze, dalej tym samym. Die Sünde wohnte immer noch in ihm. I grzech dalej mieszkał w nim. Und das dürfen wir nie vergessen. I nie wolno nam też o tym nigdy zapominać. Auch wenn der Herr uns benutzt in großem Maß einmal im Dienst für ihn. Nawet jeżeli Pan nas by w wielkiej mierze używał w służbie dla Niego. Und wenn wir uns unserer christlichen Stellung bewusst sind, ale jeżeli my będziemy świadomi naszego stanowiska w Chrystusie, dass wir einen Menschen in Christus sind, że my jesteśmy człowiekiem w Chrystusie, darüber rühme ich mich auch. Tym chlubię się też i ja. Möchte euch etwas sagen. To jednak chciałbym wam coś powiedzieć. Gott blickt jetzt vom Himmel auch in diesen Raum. Bóg spogląda z nieba również i w to pomieszczenie. Und er sieht hier Max Billeter stehen. I on widzi stojącego Maxa Billetera. In der ganzen Schönheit und Vollkommenheit von Christus. Widzi go w całej piękności i doskonałości Chrystusowej. Darüber rühme ich mich vor euch. I to z tego ja się chlubię przed wami. Was aber auch von euch allen war, wie ich hoffe. Ja mam nadzieję, że to również jest prawdą w stosunku do was wszystkich, jak tu jesteście w tej sali. Denn jeder, der an den Herrn Jesus glaubt, ist angezogen mit der Vollkommenheit Christi in seiner christlichen Stellung. Gdyż każdy, który wierzy w Niego, jest też i przyodziany Jego doskonałością w tym stanowisku Chrystusowym. Aber was ich von Natur bin, darüber rühme ich mich nicht. Ale tym, kim ja jestem z mojej własnej natury, z tego się nie chlubię. Denn ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Gdyż ja wiem, że we mnie, to znaczy w ciele moim, nie mieszka nic dobrego. Und das sagt er hier in diesen Versen 6 i o tym mówi w tych wierszach 6 i 7 12 rozdziału 2 listu do Koryntian. Und er sagt, damit ich mich nicht durch das Übermaß der Offenbarung überhebe, Vers 7. A on to mnie powiedział, że abym się nie wynosił z powodu nadzwyczajności objawień, wurde mir ein Dorn im Fleisch gegeben. Wbity został cierń w ciało moje. Seit 2000 Jahren überlegen sich Bibelleser, was dieser Dorn im Fleisch gewesen ist. Od 2000 lat czytelnicy Biblii zastanawiają się, co to był za cierń w jego ciele. Es gibt da verschiedene fantasievolle
Ideen. Również i pełne fantazji, różnorodne idee na ten temat powstały. Ich verschone euch damit. Chciałbym was przed tym ostrzec. Aber was sicher ist, ist dieser Dorn im Fleisch war eine schwere Sache. Ale to, co jest pewne, to to, że ten cierń w jego ciele to był bardzo ciężką, trudną sprawą dla niego. In jeder Bewegung geplagt hat. Która to rzecz przy każdym jego poruszeniu musiała go gnębić. Und wie es aus zwei Stellen zu erkennen ist. I tak jak to można z dwóch miejsc biblijnych rozpoznać. Ihn verächtlich machte, wenn einen Dienst am Wort vor Menschen tat. Ta rzecz czyniła go godnym pogardy, gdy on usługiwał, głosząc Słowo Boże. Und darum flehte dreimal zum Herrn. I z tego powodu on trzykrotnie błagał swojego Pana. Damit der Engel Satans, der ihn schlug, von ihm absteht. Aby ten anioł szatan, który bił go po twarzy, aby odstąpił od niego. Gott hat diesen Engel Satans erlaubt, ihn zu schlagen. To Bóg pozwolił, aby ten anioł szatan uderzał go. Wir werden morgen Abend etwas mehr von dieser Szene im Himmel sehen. Jutro wieczorem będziemy mogli ciut więcej o tej scenie z nieba oglądać. In der Geschichte von Hiob. Patrząc w historię życia Joba. Dass Satan, dieser Widersacher Gottes, sehr aktiv ist, auch in Bezug auf die Gläubigen. A wiemy, że szatan, ten przeciwnik Boży, jest bardzo aktywny i w stosunku do wszystkich wierzących. Und dass Gott ihm manchmal erlaubt, i widzimy, że Bóg też czasami mu na to pozwala, als Widersacher der Gläubigen aufzutreten. Aby występował jako przeciwnik wierzących. Und das ist hier geschehen. I tak też się tutaj stało. Paulus fleht zum Herrn, damit der Feind von ihm abstehen möge. Paweł błaga Pana, aby ten nieprzyjaciel odstąpił od niego. Aber diese Bitte wurde nicht erhört. Ale ta prośba nie została wysłuchana. Die Antwort Gottes war, meine Gnade genügt dir. Odpowiedzią Bożą było słowo, dosyć masz, gdy masz łaskę moją. Denn meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Gdyż pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Wenn der Herr uns irgendeinen Dienst gegeben hat, jeżeli Pan nam darował jakąkolwiek służbę wykonywaną dla Niego, dass wir arbeiten dürfen, in seinem Werk, że możemy pracować w jego dziele tu na ziemi. Und der Herr durch unseren Dienst Segen schenkt, i Pan przez tą służbę daruje błogosławieństwo, dann soll nicht der Diener geehrt werden, to wtedy niech nie będzie czczony ten, który usługuje, sondern alle Ehre gehört dem Herrn. Ale wszelka cześć należy Panu. Das ist der Grund, warum diesen Dorn im Fleisch bekam. To jest właśnie powód, dlaczego on otrzymał ten cierń w ciało swoje. Damit er sich wegen der Höhe der Offenbarungen nicht überhebt. Aby on z powodu tej wielkości tych objawień się nie wywyższał. Darum erschien als ein schwacher Mensch. Dlatego też i on okazywał się przed ludźmi jako taki słaby człowiek. Damit die Kraft des Christus über ihm wohnt. Aby ta moc Chrystusa nad nim zamieszkała. Damit unser Herr Jesus Christus durch seinen Dienst verherrlicht werde. Aby nasz Pan Jezus Chrystus przez jego służbę mógł być uwielbiony. Und das war das große Ziel dieses treuen Knechtes. I to był właśnie ten wielki cel życia tego wiernego sługi. Das durch Leben und durch Tod, aby przez życie i przez śmierć sein Herr Jesus Christus geehrt würde. Jego Jezus Chrystus został uczczony. Und weitet das jetzt aus, nicht nur in Bezug auf seinen Dorn im Fleisch.
I on to dalej teraz rozszerza, nie tylko jeśli chodzi o ten cierń w jego ciele. Und er sagt in Vers 10, i mówi w wierszu 10. Er hat wohlgefallen an Schwachheiten, an Schmähungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach. Es ist für Christus. A wszystko to dla Chrystusa. Denn wenn er schwach ist, dann ist er stark. Albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Wir lernen hier in dieser Begebenheit diese wichtige Wahrheit. Tutaj przy tej okoliczności uczymy się tej bardzo ważnej prawdy, dass der Herr seine Diener benutzt, że Pan, in seinem Werk, że Pan używa swoich sług w swoim dziele, auf eine Art, die vor den Menschen schwach ist, i to w taki rodzaj czy sposób, który ludziom, nas obserwujących, wydaje się bardzo słaby i nędzny. Und in dieser Schwachheit wird die Herrlichkeit Christus von Christus erstrahlen. Ale w obliczu tej słabości ta chwała Chrystusowa jeszcze bardziej jaśniej świeci. Da, wo die Diener des Herrn in Schwachheit gehorsam und treu ihren Dienst erfüllen. Tam, gdzie słudzy w prawdzie, w posłuszeństwie i w wierności swoją służbę wykonują, da gibt Gott den Sieg. Tam Bóg daje swoje zwycięstwo und wir i finden, swoją pieczęć odciska. Wir finden in 2. Korinther 13, im nächsten Kapitel, Vers 4. A w następnym rozdziale, 13, z tego drugiego listu do Koryntian, w 4. wierszu czytamy, dass unser Herr Jesus in Schwachheit gekreuzigt worden ist. Że nasz Pan Jezus został w słabości ukrzyżowany. Als unser Heiland am Kreuz hing, bo gdy On jako nasz Zbawiciel wisiał na krzyżu, da war das der Ausdruck allergrößter Schwachheit. To ten widok był objawieniem wszelkiej, największej słabości. Und gerade da hat er den größten Sieg errungen. A właśnie akurat tam on odniósł największe zwycięstwo. Hat er Satan besiegt. On tam zwyciężył szatana. Da hat er die Sünde überwunden. On tam przezwyciężył grzech. Und da hat er die Reinigung der Sünden bewirkt. I on tam sprawił te oczyszczenie grzechów. Da wo Johannes in Offenbarung 5 den Herrn sieht, tam gdzie Jan w Księdze Objawienia w 5. rozdziale ogląda swojego Pana, wird vom Herrn gesagt, siehe, er hat überwunden. Tam przez Pana jest powiedziane, oto on zwyciężył. Als er in Schwachheit am Kreuz auf Golgatha starb, gdy on w tej wielkiej słabości na krzyżu Golgoty umierał, da wurde der größte göttliche Sieg errungen. To tam zostało dokonane największe Boże zwycięstwo. Wir sehen also, dass Paulus eine schwere Prüfung bekam. A więc widzimy, że apostoł Paweł doświadczył ze strony Bożej ciężkiego doświadczenia. Es war nicht eine Strafe. To nie była dla niego kara. Es war zur Vorbeugung. Służyło to jako środek zapobiegawczy. Und wenn wir jetzt diese zwei Antworten auf das Warum gesehen haben, i gdy w dniu dzisiejszym żeśmy widzieli dwa rodzaje odpowiedzi na pytanie dlaczego, wenn der Herr uns zeigt, dass die Prüfung eine Strafe ist, gdy Pan nam pokazuje, że to doświadczenie może być karą, dann nimmt er sie uns nicht mehr weg. Wtedy też i nie zabiera nam tego doświadczenia. Und wenn eine Prüfung vorbeugend ist, a również jeżeli tego rodzaju doświadczenie jest jako środek zapobiegawczy, dann nimmt er sie uns auch nicht mehr weg. To wtedy też nam nie ujmuje tego doświadczenia. A wir werden morgen eine Prüfung sehen, ale jutro wieczorem będziemy widzieli tego rodzaju doświadczenie bei Hiob, w przypadku Joba,
Und ich nehme das vorweg. I ja już to teraz chciałbym zaanonsować. Hiob wurde geprüft und es war Korrektur. Job został doświadczony i to służyło dla skorygowania jego życia. Wir werden morgen sehen, was korrigiert werden musste bei diesem Mann. I jutro tego, to będziemy mogli oglądać, co w tym człowieku musiało być skorygowane. Aber wenn der Herr eine Prüfung uns schickt zur Korrektur, ale gdy Pan zsyła nam doświadczenie dla naszej korekty, und wir uns korrigieren lassen, a my pozwolimy się skorygować, dann nimmt der Herr die Prüfung wieder weg. To wtedy Pan te doświadczenie nam ujmuje, zabiera. Das wird uns morgen beschäftigen. Tym będziemy się jutro zajmować. Und dann werden wir noch eine vierte Prüfung sehen. A następnie w drugiej godzinie będziemy oglądać czwarty rodzaj doświadczenia. Die Prüfung Abrahams. Doświadczenie Abrahama. Das war keine Strafe. Które nie było karą dla niego. War keine Vorbeugung. To nie było dla niego środkiem zapobiegawczym. Das war keine Korrektur. To nie było dla niego środkiem dla skorygowania jego życia. Das war die Darstellung seines echten, tiefen Glaubens. To doświadczenie było zobrazowaniem jego prawdziwej, szczerej, głębokiej wiary. Aber mit diesen beiden Männern wollen wir uns morgen beschäftigen. Ale przypadkiem tych dwóch mężów Bożych chcemy się zajmować jutro. Prüfungen Gottes, warum? Doświadczenia Boże, dlaczego? Das ist das Thema, das uns beschäftigt hat gestern und auch heute. To jest temat, którym żeśmy się zajmowali wczoraj, jak również i będziemy się zajmowali dzisiaj. Wir haben gesehen, dass glaubende Menschen, my żeśmy już to zauważyli, że ludzie wierzący nicht verschont werden von schweren Dingen in ihrem Leben. Nie są też oszczędzani przez ciężkie rzeczy spotykające ich w życiu. Und wir haben uns gestern beschäftigt mit Moses, dem Manne Gottes im Alten Testament. Wczoraj żeśmy zajmowali się już Mojżeszem, tym mężem Bożym opisanym w Starym Testamencie. Wir haben gesehen, dass es in eine schwere Prüfung traf. Obserwowaliśmy też to, że dotknęło go bardzo ciężkie doświadczenie. Und dass es eine Strafe war für seinen einmaligen Ungehorsam. I że to doświadczenie było karą za jednorazowe nieposłuszeństwo. Es kann also eine Strafe Gottes sein, wenn Gläubige etwas Schweres erleben. A więc jeżeli wierzący przeżywają coś ciężkiego, to może być to karą Bożą. Es betrifft aber immer unser Leben hier auf Erden. Ale to zawsze dotyczy naszego życia tu na tej ziemi. In Bezug auf den Himmel und die Ewigkeit. Jeśli dotyczy, co dotyczy nieba i wieczności, wird dem Glaubenden, der an den Herrn Jesus glaubt, kein Gericht mehr treffen. To wierzącego, który wierzy w Pana Jezusa, żaden sąd już nie spotka. Wer gesehen hat, dass er ein Sünder ist, und das sind wir alle. Kto to uznał, że jest grzesznikiem, a przecież jesteśmy grzesznikami wszyscy. Und seine Sünden Gott bekannt hat. I wyznał swoje grzechy Bogu. Und geglaubt hat an den Namen und das Erlösungswerk des Herrn Jesus auf Golgatha. I uwierzył w imię i w dzieło dokonane przez Pana Jezusa na Golgocie. Der ist geborgen in der Hand Gottes in Ewigkeit. To ten może być skryty w dłoni Bożej na całą wieczność. Er hat neues, ewiges Leben bekommen. On otrzymał nowe życie wieczne. Durch Gottes Gnade. Przez Bożą łaskę. Und niemand kann ihn aus der Hand Gottes rauben. I nikt nie może go wyrwać z ręki Bożej. Aber in seinem Leben hier auf Erden kann ihn doch Strafe treffen.
ale w jego życiu tutaj na tej ziemi może go spotkać kara. Denn wir sollen uns nicht irren, gdyż nie powinniśmy być w błędzie. Auch wir glaubende, was wir säen, ernten wir. Nas wierzących również i to dotyczy, że co siejemy, to też będziemy żniwować. Wir haben aber zweitens gesehen gestern, ale też i wczoraj żeśmy drugą rzecz zauważyli, dass nicht jede Prüfung, die in das Leben des Glaubenden kommt, że nie każde doświadczenie, które pojawi się w życiu człowieka wierzącego, eine Strafe ist, jest dla niego karą, sondern wir haben gesehen beim Apostel Paulus im Neuen Testament, ale obserwowaliśmy to w przypadku apostoła Pawła w Nowym Testamencie, dass dieser Dorn im Fleisch, den er bekommen hat, że ten cierń w jego ciało, które on otrzymał, nicht eine Strafe war, to doświadczenie nie było dla niego karą, sondern eine vorbeugende Wirkung hatte, ale on miał zadanie spełnić zapobiegawcze działanie, damit er demütig geblieben ist, aby on pozostał pokornym, uniżonym, und damit alles, was er tat, zur Ehre des Herrn sich auswirkte. I aby wszystko, co on czynił, było, skutkowało ku czci Pana. Heute Nachmittag wollen wir uns wieder mit zwei Männern im Worte Gottes beschäftigen. Dzisiaj po południu też chcemy się zajmować przykładem dwóch mężów Bożych ze Słowa Bożego. In der ersten Stunde mit Hiob. W pierwszej godzinie chcemy się zająć Jobem. Und nach der Pause dann mit Abraham. A po przerwie zajmiemy się Abrahamem. Und wir werden etwas Drittes erkennen bei Hiob. I trzecią rzecz zauważymy w przypadku Joba, dass Prüfungen Gottes den Glaubenden treffen kann, że doświadczenie Boże może spotkać człowieka wierzącego, weil Gott etwas korrigieren will in seinem Leben. Dlatego, że Bóg chce coś skorygować w jego życiu. Wir lesen miteinander im Buch Hiob. I teraz będziemy wspólnie czytać z Księgi Joba. Job 1. Z pierwszego rozdziału Księgi Joba. Vers 1 bis 3. Wiersze od pierwszego do trzeciego. Księga Joba, pierwszy rozdział od pierwszego do trzeciego wiersza. Był mąż w ziemi Uz imieniem Job, a mąż ten był nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. I urodziło mu się 7 synów i 3 córki, a dobytek jego stanowiło 7000 owiec i 3000 wielbłądów, 500 par wołów i 500 oślic oraz bardzo wiele służby. Był to mąż najmożniejszy ze wszystkich mieszkańców wschodu. Vers 6 bis 12. Wiersze od 6 do 12. Oto zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem, a wśród nich przybył też i szatan. I rzekł Pan do szatana: skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu, mówiąc: wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. Rzekł Pan do szatana: czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc: czy za darmo jest Job tak bogobojny? Czy ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem i wszystkim, co ma? Błogosławiłeś sprawie jego rąk i jego dobytek rozmnożył się w kraju. Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij tego, co ma. Czy nie będzie ci w oczy złorzeczył? Na to rzekł Pan do szatana: oto wszystko, co ma, jest w twojej mocy, tylko jego nie dotykaj. I odszedł szatan z przed oblicza Pana. Vers 20 bis 22.
wiersze od 20 do 22. Wtedy Job powstał, rozdarł szaty i ogolił głowę. Potem padł na ziemię i oddał pokłon i rzekł: nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął. Niech będzie imię Pańskie błogosławione. W tym wszystkim nie zgrzeszył Job i nie wypowiedział nic niestosownego przeciwko Panu. Kapitel 2, vers 3 bis 10. Drugi rozdział od 3 do 10 wiersza. Rzekł Pan do szatana: czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Trwa jeszcze w swojej pobożności, chociaż ty mnie podburzyłeś, abym go bez przyczyny zgubił. Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc: skóra za skórę, wszystko, co posiada człowiek, odda za swoje życie. Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij jego kości i jego ciała, a na pewno będzie ci złorzeczył w oczy. Na to rzekł Pan do szatana: oto jest w twojej mocy, tylko jego życie zachowaj. I odszedł szatan sprzed oblicza Pana i dotknął Joba złośliwymi wrzodami od stóp aż do głowy. Wtedy ten wziął sobie skorupę, aby się nią skrobać, i siedział w popiele. I rzekła do niej jego żona: czy jeszcze trwasz w swojej pobożności? Złorzecz Bogu i umrzyj. Odpowiedział jej, mówiąc: jak mówią kobiety nierozumne, przepraszam, mówisz, jak mówią kobiety nierozumne, dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? W tym wszystkim nie zgrzeszył Job swymi usty. Vers 13 bis Kapitel 3, Vers 1. 13 wiersz i 3 rozdział, 1 wiersz. I siedzieli z nim na ziemi 7 dni i 7 nocy, a żaden nie przemówił do niego ani słowa. Widzieli bowiem, że jego ból był bardzo wielki. Kapitel 42. Wreszcie Job otworzył usta i przeklął dzień swego narodzenia. Rozdział 42. Vers 1-6. Od 1 do 6 wiersza. Rozdział 42, od 1 do 6 wiersza. Wtedy Job odpowiedział Panu, mówiąc: wiem, że ty możesz wszystko i że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny. Któż jest w stanie zaciemnić twój zamysł nierozsądną mową? Aleć to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem. Słuchaj, proszę, i ja chcę mówić. Będę cię pytał, a ty racz mię pouczyć. Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię. Przeto odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele. Vers 11 bis 13. Wiersze od 11 do 13. Wtedy przyszli do niego wszyscy jego bracia, wszystkie jego siostry i wszyscy jego dawni znajomi i jedli z nim chleb w jego domu i wyrażając mu swoje współczucie, pocieszali go z powodu wszystkich nieszczęść, które Pan zesłał na niego, i dał mu każdy z nich po jednym srebrniku i po jednym złotym pierścieniu. A Pan błogosławił ostatnie lata Joba więcej aniżeli początkowe, tak, iż miał 14 tysięcy owiec, 6 tysięcy wielbłądów, 1000 par wołów i 1000 oślić. Miał też 7 synów i 3 córki. Bei Hiob hat Gott die Prüfung gesandt, um zu korrigieren. W
przypadku Joba Bóg zesłał doświadczenia na niego, aby dokonać korekty w jego życiu. Und ich möchte sehr deutlich sagen, dass er nichts Böses begangen hat. I dobitnie chciałbym to podkreślić, że on nie popełnił niczego złego. Es war nicht eine verborgene Sünde da. Nawet nie było skrytego grzechu przy nim. Das haben diese drei Freunde gemeint, die ihn besucht haben. Trzej jego przyjaciele, którzy go odwiedzili, właśnie to mieli na myśli. Das war ein Irrtum. Ale oni byli w błędzie. Aber es war eine Herzenshaltung bei Hiob da, die Gott nicht gefiel. Ale w przypadku Joba istniało niewłaściwe nastawienie jego serca, które nie podobało się Bogu. Wenn wir das ganze Buch durchlesen, wird das uns klar. Gdy całą tą księgę przeczytamy, to stanie się to dla nas jasne. Es war eine gewisse Selbstgefälligkeit. Gdyż w pewnym sensie znajdował on upodobanie sam w sobie. Ein Selbstvertrauen. Miał zaufanie sam do siebie. Und eine gewisse Rechthaberei in seiner Herzenshaltung. I pewnego rodzaju prawość w stosunku do siebie samego, w das, nastawieniu jego serca. Und das gefällt Gott nicht. I to się właśnie Bogu nie podobało. Wenn wir auf uns selbst vertrauen, gdy mianowicie my zaczniemy ufać sami sobie, wenn wir rechthaberisch sind, jeżeli będziemy myśleli, że prawo jest zawsze po naszej stronie, und wenn wir uns selbst gefallen, i gdy będziemy mieli upodobanie sami w sobie. Wir haben am Anfang in Kapitel 1 das Zeugnis Gottes über diesen Mann. Na początku tego pierwszego rozdziału oglądamy świadectwo Boże w stosunku do tego męża. Und es ist ein hervorragendes Zeugnis. I to jest znakomite świadectwo. Ich wünschte, dass Gott über mich auch so sprechen würde. Bardzo bym życzył sobie, aby Bóg mógł tak o mnie powiedzieć. Der ganze große Charakter dieses Mannes war, wielkim, wspaniałym charakterem tego męża było to, wahre Gottesfurcht. Że był prawdziwie bogobojny. Eine Haltung, sich zu fürchten, etwas zu tun, was Gott nicht gefällt. Miał takie nastawienie w sercu, żeby obawiać się, uczynić w swoim życiu cokolwiek, w czym Bóg by nie znalazł swojego upodobania. Und wir haben im ersten Vers vier Tatsachen im Leben, in der Person von Hiob. I już w pierwszym wierszu oglądamy cztery rzeczy dotyczące życia Joba. Erstens, er war vollkommen. Po pierwsze, był doskonały, nienaganny. Er hatte nicht irgendeine Schlagseite. On nie miał jakiegoś przechylenia na którąś ze stron. Es gibt, das ist die Bedeutung dieses Wortes. Takie jest znaczenie tego słowa. Es gibt ja Menschen, die sind vollkommene Pessimisten. Są ludzie, którzy są doskonałymi pesymistami. Unverbesserlich sehen sie alles schwarz. W niepoprawialny sposób wszystko widzą na czarno. Dann gibt es blauäugige Optimisten. A następnie niebieskoocy optymiści. Die alles wunderbar rosenrot sehen. Którzy wszystko cudownie widzą w różowych kolorach. So einer war Hiob nicht. Tego rodzaju człowiekiem nie był Job. Er war vollkommen in dieser Hinsicht. On w tym względzie był doskonały, nienaganny. Dass er eine gute menschliche Haltung hatte. Tak, że on był zawsze w takim dobrym nastawieniu ludzkim. Dann war er rechtschaffen. Następnie czytamy, że był prawy. Das heißt, er war geradeaus. To znaczy, że on był skierowany na przed siebie, prostolinijny. Er war nicht hinterlistig. Das ist das Gegenteil. Przeciwnością tego słowa jest podstępny.
Dann war er gottesfürchtig. Następnie czytamy, że był bogobojny. Das haben wir gesehen, was das ist. Już żeśmy o tym mówili, co to oznacza. Sich fürchten etwas zu tun, das Gott nicht gefällt. To oznacza, że obawiamy się uczynić coś, co nie podobałoby się Bogu. Dann war er das böse meiden. A następnie był człowiekiem stroniącym od złego. Er ist dem bösen aus dem Weg gegangen. A innymi słowy można to określić, on schodził z drogi złu. Er hatte ein hervorragendes Zeugnis von Gott. A więc wspaniałe świadectwo otrzymał od Boga. Dann hatte er eine große Familie mit 10 Kindern. Następnie oglądaliśmy, że miał dużą rodzinę i 10 dzieci. Sieben Söhne und 3 Töchter. 7 synów i 3 córki. Und dann war er ein reicher Mann. A następnie, że był to człowiek bardzo bogaty. Ich möchte versuchen zu zeigen, euch einen Begriff zu geben vom Reichtum dieses Mannes. Spróbuję przedstawić wam, jakiej miary było bogactwo tego człowieka. Man kann das ausrechnen, wie viel Vieh er hatte. Można to mianowicie wyliczyć na podstawie sztuk bydła, które posiadał. Und ich habe gestern mich beschäftigt mit den aktuellen Preisen dieser Tiere in Polen. I wczoraj zajmowałem się wyliczeniem według aktualnych cen tych zwierząt w Polsce. Ein Schaf kann man in Polen kaufen für ungefähr 250 zloty. Owieczkę można kupić w Polsce mniej więcej za 250 zł. 7000 Schafe hatte er. A więc miał 7000 owiec. Wenn ich recht gerechnet habe, ist das 1,75 Millionen zloty. Jeżeli dobrze policzyłem, to wychodzi, że to jest 1,750,000 zł. Ein Rind kann man kaufen in Polen für 2400 zloty. Krowę czy woła można kupić za 2400 zł w Polsce. 1000 Rinder waren sein Besitz. On był w posiadaniu 1000 wołów. Macht 2,4 Millionen zloty. Prosty rachunek, 2,4 miliona złotych. Dann hat er 3000 Kamele. Następnie czytaliśmy, że miał 3000 wielbłądów. Da bin ich in Schwierigkeiten gekommen. W tym miejscu nastąpiły trudności. Weil es in Polen keine tierischen Kamele hat. Bo w Polsce nie można nabyć sobie wielbłąda. Und ich musste in anderen Ländern forschen. Musiałem sprawę zbadać, dowiadując się z innych krajów. Und ich habe gefunden einen Preis eines Kamels in Mauretanien. I znalazłem cenę wielbłąda w Mauretanii. Da muss eine Frau, wenn sie heiratet, Kamele als Hochzeitsgabe mitbringen. W tym kraju niewiasta, jeżeli wychodzi za mąż, to jako wiano swoje musi jednego wielbłąda przyprowadzić do małżeństwa. Und so ein Kamel in Mauretanien kostet 2000 zloty auf polnische Währung umgerechnet. I doszedłem do tego, że w Mauretanii po przeliczeniu na polskie złotówki wielbłąd będzie kosztował 2000 zł. Esel gibt es zu kaufen in Polen. Osły można kupić w Polsce. Und für 300, für 800 zloty kann man ein Esel kaufen. Za 800 zł można osła kupić w Polsce. Er hatte 3000 Kamele, das gibt 6 Millionen. On miał 3000 wielbłądów, a to oznacza, że ta wartość ich wynosiła 6 milionów. Und 500 Eselinnen. I 500 oślic. Das gibt 400.000 zloty. A to oznacza 400.000 zł. Alles zusammengerechnet kam ich auf 10,5 Millionen zloty Besitz nur im Vieh. Gdy to wszystko razem zliczyłem, to powstała suma 10,5 miliona złotych w posiadaniu tylko bydła. Wir haben also einen Multimillionär vor uns. A więc mamy przed sobą multimilionera.
Dann hatte er bestimmt Gebäude. Z całą pewnością również był w posiadaniu budynków. Und es wird uns auch berichtet, dass dieser Mann größer war als alle Söhne des Ostens. A następnie jest tutaj nam opisane, że ten mąż był najmożniejszy ze wszystkich mieszkańców wschodu. Und jetzt können wir einen Blick tun in die unsichtbare Welt. I teraz możemy spojrzeć właśnie w ten niewidzialny świat. Wir können in den Himmel blicken jetzt. Możemy teraz spojrzeć do nieba. Sehen wie die Söhne Gottes, das sind Engel, vor Gott erscheinen. I widzimy, jak synowie Boży, czyli aniołowie, stawiają się przed Bogiem. Und auch Satan kommt in ihre Mitte. I również wśród nich stawił się szatan. Satan, der Teufel, ist der große Widersacher Gottes. Szatan, diabeł, to jest ten wielki przeciwnik Boży. Und jetzt kommt etwas Wichtiges. I teraz przechodzimy do czegoś bardzo ważnego. Was jetzt geschieht, geht von Gott aus. To, co teraz się zdarzy, to pochodzi od Boga. Es geht nicht vom Satan aus. To nie pochodzi od szatana. Denn in Vers 8 ist es der Herr, der Satan aufmerksam macht auf Hiob. Gdyż w wierszu 8 czytaliśmy, że to Pan zwrócił szatanowi uwagę na bogobojnego Joba. Hast du acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Er will ihm zeigen, dass Hiob ein gehorsamer Mensch war. On chce mu pokazać, że Job był posłusznym człowiekiem. Gott gehorsam. On był posłuszny Bogu. Und noch einmal gibt er dieses hervorragende Zeugnis über diesen Hiob. I jeszcze raz Bóg tutaj wymienia te wspaniałe świadectwo w stosunku do tego męża. Und jetzt tritt Satan auf als der Verkläger der Glaubenden. I teraz właśnie widzimy, jak szatan występuje jako oskarżyciel wierzących. Das ist ein Titel, den er in der Offenbarung hat. Jest to tytuł, który został mu przydzielony w Księdze Objawienia. Er ist der Verkläger der Brüder. Tam został nazwany oskarżycielem braci. Und er sagt, Hiob ist nur gehorsam, ist Gott nur gehorsam, weil Gott ihn so reich gemacht hat und seinen Reichtum schützt. I oskarżył Joba, że on jest dlatego tylko posłuszny, że Bóg sprawił, że jest tak bogaty, a dodatkowo jeszcze go ochrania. Und in Vers 11 sagt dieser Feind Gottes und der Glaubenden. I w wierszu 11 ten nieprzyjaciel Boży i wszystkich wierzących. Taste alles an, was er hat. Dotknij tylko tego wszystkiego, co on posiada. Und jetzt sehen wir, dass Satan freie Hand gegeben wird von Gott. I teraz widzimy, że szatanowi jest dana wolna ręka ze strony Bożej. Siehe, alles, Vers 12, alles, was er hat, ist in deiner Hand, sagt Gott zu Satan. Bóg powiedział do szatana, oto wszystko, co ma, jest w twojej mocy. Nur nach ihm strecke deine Hand nicht aus. Tylko jego nie dotykaj. Satan durfte jetzt eingreifen in den Besitz und in die Familie dieses Mannes. A więc szatan może teraz wkroczyć w posiadłość i w rodzinę tego męża Bożego. Aber sein Körper durfte er nicht antasten. Ale jego ciała nie wolno mu dotknąć. Und das hat der Feind getan. I tak też i nieprzyjaciel uczynił. Und wenn wir alles weiter gelesen hätten, i gdybyśmy wszystko dalej po kolei czytali, hätten wir gesehen, wie es Schlag auf Schlag gekommen ist. Zauważylibyśmy, jak uderzenie po uderzeniu wszystko zostało zniszczone. So kann es kommen im Leben eines glaubenden Menschen. Tak może się też zdarzyć w życiu człowieka wierzącego. Dass schwere Dinge Schlag auf Schlag kommen. Że ciężkie rzeczy go spotkają
uderzenie jedno po drugim. Und wie reagieren wir darauf? I teraz chodzi o to, w jaki sposób my na to zareagujemy. Wie hat Hiob jetzt reagiert? W jaki sposób Job teraz zareagował? Das erste ist, dass sein Kleid zerreißt. Czytaliśmy, że pierwszą rzecz, jaką on uczynił, to było, że rozdarł szaty swoje. Und sein Haupt schert, ogolił głowę swoją. Potem padł na ziemię. Das ist wahre Beugung und Demütigung vor Gott. To jest obraz prawdziwego uniżenia się i upokorzenia się przed Bogiem. Das ist das erste, was wir zu tun haben, wenn etwas Schweres uns trifft. To jest właśnie pierwsza rzecz, którą powinniśmy zrobić, jeżeli coś ciężkiego spotyka nas w życiu. Dass wir uns beugen in unserem Innern vor Gott. Abyśmy się uniżyli w naszym wnętrzu przed Bogiem. Und dann sehen wir, dass frei war in seinem Herzen von den irdischen Besitz. I dalej oglądamy, że rzeczywiście jego serce było wolne od tej ziemskiej posiadłości, posiadania. Es gibt immer glaubende Menschen, denen der Herr großen Besitz gibt. Ciągle na nowo spotyka się na ziemi ludzi wierzących, którym Pan daruje wielkie bogactwa. Aber die Frage ist, ob das unser Herz beherrscht. Ale najważniejsze pytanie jest takie, czy te rzeczy panują nad naszym sercem. Und das war bei Hiob nicht der Fall. A w przypadku Joba tak nie było. Sagt, nackt bin ich aus meiner Mutterleib gekommen. On powiedział, nagi wyszedłem z łona matki mojej. Nackt werde ich dahin zurück. I nagi stąd odejdę. Der Herr hat gegeben. Pan darował. Der Herr hat genommen. Pan wziął. Der Name des Herrn sei gepriesen. Niech będzie imię Pańskie błogosławione. Beeindruckend. I są to słowa wywołujące w nas wielkie wrażenie. Hat 10 Kinder verloren. Przecież on stracił 10 dzieci. All sein Vieh. Całe swoje bydło. Sein ganzer Besitz. Całą swoją posiadłość. Und die Reaktion ist Lobpreis. A reakcją na to była chwała dla Boga. Aber jetzt kommt der zweite Schlag. Ale teraz następuje drugie uderzenie. Wieder erscheinen die Söhne Gottes vor Gott. Znowu synowie Boży stają przed obliczem Bożym. Und auch der Feind Gottes kommt vor Gott hin. Również i nieprzyjaciel Boży staje przed nim. Und jetzt sagt Gott am Ende von Vers Kapitel 2 Vers 3. I teraz Bóg powiedział pod koniec trzeciego wiersza w drugim rozdziale, dass Hiob ohne Ursache dies erfahren hat. Że Job tego wszystkiego, tych wszystkich strat doświadczył bez przyczyny. Gott bezeugt, dass Hiob nichts Böses getan hat. Bóg to sam poświadcza, że Job nie uczynił niczego złego. Es ging bei ihm nicht um eine böse Tat. I nie było u niego znalezionego złego czynu, sondern um eine Herzenshaltung, die nicht Gott wohlgefällig war. I nie było też w jego sercu takiego nastawienia, w którym by zasmucił Boga, które Bogu by się nie podobało. Der Feind geht jetzt einen Schritt weiter. A nieprzyjaciel teraz posuwa się jeszcze krok dalej. Und sagt, ein Mensch gibt alles sein Besitz, wenn sein Körper und seine Gesundheit bewahren kann. I twierdzi, że człowiek da wszystko, jeżeli by miał zachować swoje zdrowie i swoje życie. Haut um Haut, Vers 4. I w wierszu czwartym czytamy. Ja, alles was ein Mensch hat, gibt für sein Leben. Skóra za skórę, wszystko co posiada człowiek, odda za swoje życie. Aber strecke einmal deine Hand aus und taste sein Gebein an. Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij jego kości. Wird sich von dir lossagen, von Gott wegwenden.
i jego ciała, a na pewno będzie ci złorzeczył w oczy albo się wyrzeknie ciebie. Gott gibt dem Feind freie Hand. Bóg teraz daje nieprzyjacielowi wolną rękę, dass er seinen Körper antasten kann, że on może dotknąć również też i ciała Joba. Aber sein Leben muss er verschonen. Ale musi oszczędzić jego życie. Wie reagiert Hiob auf diesen zweiten Schlag? Jak Job zareagował na te drugie uderzenie? Es ist ein Unterschied, ob man Besitz verliert, gdyż jest to różnica, czy ktoś straci swoją posiadłość, oder ob man krank wird. Albo czy ktoś zachoruje. Das muss man erfahren, bis man das weiß. Trzeba tego doświadczyć, zanim człowiek się tego dowie. Und so sehen wir zunächst wiederum Beugung. I my oglądamy ponownie, że najpierw Job się uniżył. Hiob nahm eine Scherbe, um sich zu schaben. Wziął skorupę, aby drapać się. Und er saß inmitten der Asche. I zasiadł w popiele. Tiefe Demütigung. Który jest obrazem głębokiego uniżenia. Dann spricht seine Frau zu ihm. A wtedy widzimy, że jego żona odezwała się do niego. Sie war natürlich auch betroffen durch die Sache. Naturalnie i ona była dotknięta całą tą sprawą. Sie war die Gattin eines Multimillionärs. Ona przecież była małżonką multimilionera. Und jetzt war sie die Frau eines armen Schluckers. A teraz ona stała się żoną nędzarza. Und die Frau eines armen Mannes. I żoną eines kranken Mannes. I żoną chorego człowieka. Und sie sagt zu ihm: Wende dich ab von Gott und stirb. I ona mu poradziła: Odwróć się od Boga i umrzyj. Das war keine Hilfe. To nie była pomoc dla niego. Aber das hätte das Problem dieser Frau gelöst. Ale to według tej niewiasty rozwiązałoby ten problem. Wie reagiert Hiob? A w jaki sposób Job zareagował? Er sagt zu Törin. On mówi do niej, że jest nierozumna. Sollten wir nur das Gute annehmen? Czy mamy przyjmować tylko dobro? Nicht auch das Böse? Nie, a nie również i zło? Wir sehen jetzt nicht Lobgesang mehr. Nie widzimy tutaj pieśni pochwalnej. Aber wir sehen Ergebenheit. Ale widzimy tutaj uniżenie ze strony Joba. Bei allem diesem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. W tym wszystkim Job nie zgrzeszył Job swoimi usty. Aber jetzt kommt etwas Drittes. Ale teraz następuje coś trzeciego. Die Krankheit verschwindet nicht schnell, sondern hält an. Ta choroba nie znika szybko, ale staje się przewlekłą. Und das ist noch einmal eine dritte Sache. To jest właśnie trzecia rzecz. Wenn ein Schlag kommt in unser Leben, jeżeli jakieś uderzenie w naszym życiu się pojawi, dann kann man im Moment noch gut reagieren. To w danym momencie można dobrze zareagować. Aber wenn die Prüfung anhält, ale jeżeli jakieś doświadczenie trwa długo, wenn sie nicht verschwindet, jeżeli ono nie znika, dann wird es schwer. Wtedy staje się ta rzecz trudna. Und das sehen wir hier bei Hiob. I to właśnie oglądamy w przypadku Joba. Es kommen drei Freunde zu Besuch. Odwiedzają go trzej jego przyjaciele. Und sie sitzen, ihr müsst euch das jetzt vorstellen. I teraz musicie się wysilić, aby sobie to wyobrazić. Sieben Tage schweigend bei Hiob. Zasiedli i siedzieli 7 dni w milczeniu w obecności Joba. A wenn wir das Buch durchlesen, ale gdy tą księgę przeczytamy do końca, können wir uns vorstellen, was für Minen diese drei gemacht haben.
Możemy sobie wyobrazić, jakie miny tych trzech przyjaciół przyjmowało. Sie haben, man kann auch mit dem Gesichtsausdruck den anderen treffen. Można również i wyrazem twarzy dotknąć do głębi drugiego człowieka. Und sie glaubten, dass Hiob eine schwere verborgene Sünde getan hat. Oni wszyscy myśleli, że Job popełnił ciężkie, ukryte grzechy. Und in diesen sieben Tagen saßen sie vor ihm. I przez te 7 dni siedzieli przed nim. Wie ich nicht zweifle, mit vorwurfsvollen Gesichtern. Jak ja nie mam wątpliwości, z miną, w której można było wyczytać tylko zarzut. Das hat Hiob in die Tiefe gebracht. To właśnie ściągnęło do głębin Joba, albo dotknęło go do głębi. Nach diesen sieben Tagen po tych 7 dniach beginnt Hiob zu sprechen. On zaczyna teraz mówić. Und er verflucht den Tag seiner Geburt. I on przeklął dzień swojego narodzenia. Es ist auf der einen Seite sehr ernst, was wir hier vor uns haben. Z jednej strony jest to bardzo poważna sprawa, którą mamy przed sobą. Auf der anderen Seite auch ein wenig tröstlich für meine Seele. Ale z drugiej strony troszeczkę też pocieszająca dla mojej duszy. Wir kennen auch manchmal solche Tiefpunkte in unserem Leben. My też możemy mieć w naszym życiu takie punkty dołki. Wo wir keinen Ausweg mehr sehen. Gdzie nie widzimy wyjścia z danej sytuacji. Und dann ist es tröstlich, i wtedy jest to pocieszające, dass vor uns treue Männer Gottes auch solche Momente hat. Gdy pomyślimy, że przed nami wierni mężowie Boży też przeżywali takie chwile. Möchte einige vorstellen? Chciałbym kilkoro ich przedstawić. Noch einmal Mose. Jeszcze raz chciałbym wspomnieć Mojżesza. Er hatte so viel Probleme mit diesem Volk, das er durch die Wüste führen musste. On miał tak wiele problemów z tym narodem, który musiał prowadzić przez pustynię, dass er mal Gott bat, dass er sterben könnte. Także on raz kiedyś prosił Boga, aby pozwolił mu umrzeć. Hast du das auch schon gedacht? Czy i ty tak kiedyś myślałeś? Jetzt möchte ich am liebsten sterben. Ach, teraz to najchętniej bym umarł. Dann denke ich an Elia. Następnie myślę też i o Eliaszu. Wie er saß unter dem Ginsterstrauch. Wtedy, gdy on zasiadł pod krzewem jałowca. Er bat, dass seine Seele weggenommen würde. I prosił Boga, aby zabrał jego duszę. Ich denke an den Propheten Jeremia. Myślę również też i o proroku Jeremiaszu. Dieser geplagte Prophet. Ten prorok, który był tak bardzo gnębiony. Er hatte einen Moment. On w swoim życiu też miał taką chwilę. Wo er den Mann verfluchte. W której to on przeklął tego męża. Der zu seinem Vater gekommen ist. Który przyszedł do jego ojca. Um ihm mitzuteilen, dass Jeremia geboren sei. Aby ojcu jego dać radosną wiadomość, że narodził się Jeremiasz. Und der Apostel Paulus. A następnie myślę o apostole Pawle. Er schreibt im ersten Korintherbrief den Korinthern. On pisał w pierwszym liście do Koryntian, do zboru w Koryncie, dass Gott nicht über Vermögen versucht, że on był przez Boga ponad miarę doświadczany. Und im zweiten Korintherbrief. I w drugim liście do Koryntian schreibt er, dass er in Ephesus, pisze o tym, że on będąc w mieście Efes, in eine Situation kam, znalazł się w takiej sytuacji, wo er das empfand, dass er über Vermögen versucht worden ist. W której on czuł, że jest ponad wszelką miarę doświadczany. So dass wir selbst am Leben verzweifelten. Że napisał o sobie, że nawet żeśmy zwątpili co do żywota naszego. Diese alle sind treue Glaubensmänner gewesen. Wszyscy ci byli wiernymi mężami wiary. Die solche Tiefpunkte erlebten.
To byli wszyscy, którzy też i takie momenty dołków przeżyli. Du bist also nicht allein, wenn du einmal schwarz siehst. A więc nie jesteś też i samotny w tym, gdy przez moment swojego życia widzisz wszystko na czarno. Aber ich möchte jemand einen Mann vorstellen, ale chciałbym też i przedstawić jednego takiego męża, der nie verzweifelte, który nigdy nie zwątpił, der sein Vertrauen auf Gott nie aufgab. Mąż, który nigdy nie wyrzekł się swojego zaufania w Bogu. Es ist unser Herr Jesus, der Sohn Gottes. To jest nasz Pan Jezus, Syn Boży. Als er am Kreuz auf Golgatha hing, gdy on wisiał na krzyżu Golgoty, und in diesen drei finsteren Stunden von Gott gerichtet wurde, i w owych trzech godzinach ciemności był sądzony przez Boga, da konnte er nicht mehr schweigen. Wtedy on już nie potrafił dalej milczeć. Es ist zu Herzen gehend, wenn wir das betrachten. Jakże to porusza serca nasze, gdy to będziemy rozważali? Alles, was die Menschen unserem Heiland antaten, bo wszystko, co ludzie uczynili naszemu Zbawicielowi, ertrug er schweigend. Zniósł on w milczeniu. Aber als er im Gericht Gottes an unserer Stelle gerichtet wurde, ale gdy on w Sądzie Bożym na naszym miejscu został osądzony, da hat er am Ende diese drei Stunden, to pod koniec tych trzech godzin ciemności, und wir empfinden, dass wir jetzt auf heiliges Land kommen, i teraz na pewno odczuwamy to wszyscy, że wkraczamy na ziemię świętą, hat er aus der ganzen Not seiner Seele zu Gott gerufen. On z głębi nędzy i przerażenia swojej duszy wołał do Boga. Und was sagt er? I co wtedy powiedział? Mein Gott, mein Gott. Boże mój, Boże mój. Das bedeutet, dass er sein Vertrauen auch in diesem tiefsten Moment völlig auf Gott setzte. A to oznaczają te słowa, że nawet w najgłębszym momencie swoich cierpień on swoje zaufanie zawsze pokładał, dalej pokładał w Bogu. Und Psalm 22 zeigt uns nicht nur, was er sagte, a Psalm 22 pokazuje nam nie tylko to, co on powiedział, sondern was er in seinem Herzen dabei dachte. Ale pokazuje również i to, co on w swoim sercu w tym momencie myślał. Und dort lesen wir, tam w tym psalmie czytamy: Doch du bist es, der mich aus dem Mutterleib gezogen hat. Vers 10. Wiersz 10. Vers 10 und 11. I 11. Jednak ty jesteś tym, który wydobył mnie z łona. Uczyniłeś mnie bezpiecznym u piersi matki mojej. Na Ciebie byłem zdany od urodzenia. Ty byłeś Bogiem moim od łona matki mojej. Wunderbarer Heiland. Cudowny Zbawiciel. Der sein Vertrauen in Gott nie aufgegeben hat. Który swojego zaufania do Boga nigdy się nie wyrzekł. Wie er strahlt er vor unseren Herzen. O, jakże on teraz promieniuje w swojej postaci w naszych sercach. In einer Vollkommenheit und Herrlichkeit. I to w takiej doskonałości i wspaniałości. Gepriesen sei sein Name. Niech będzie wysławiane jego imię. A wir kehren zurück zur Geschichte von Hiob. Ale wróćmy z powrotem do historii życia Joba. Es wäre natürlich interessant, das ganze Buch mit euch durchzunehmen. Z całą pewnością byłoby to rzeczą interesującą, aby razem z wami rozważyć całą tą księgę. Nur brauchten wir dann etwa drei Wochen Zeit. Ale byśmy potrzebowali około trzech tygodni czasu. Aber ich will einige Hauptpunkte sagen, die wir sehen. Ale chciałbym teraz wskazać na kilka głównych punktów, które możemy w tej księdze zauważyć. In diesen ganzen Gesprächen der Freunde und des Elihu, w tych wszystkich rozmowach tych jego przyjaciół i Elihu, und dann am Ende, wo Gott selber beginnt zu sprechen, i pod sam koniec tej księgi, gdy widzimy, jak Bóg sam osobiście zaczyna przemawiać, da
beantwortet Gott Hiobs Frage nicht warum. Wtedy widzimy, że Bóg nie daje odpowiedzi na pytanie Joba dlaczego. Er erklärt ihm nicht warum er diese schwere Prüfung auf ihn gelegt. I nie wyjaśnia mu, dlaczego on te ciężkie doświadczenia na niego złożył. Was tut Gott? Ale co Bóg czyni? Er zeigt ihm einfach seine Größe. Bóg po prostu pokazuje mu swoją wielkość. Und dadurch bringt er Hiob an den rechten Platz. I właśnie przez to on sprowadza Joba na właściwe jego miejsce. Und wenn wir jetzt zu Kapitel 42 gehen, gdy przejdziemy teraz do 42 rozdziału tej księgi, dann sagt Hiob, mit dem Ohr hab ich von dir gehört. Tutaj czytamy w 5 wierszu, tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie. Da spricht er von seinem Leben vor der Prüfung. To są słowa opisujące jego życie przed tym doświadczeniem. Aber durch diese Prüfung, ale z powodu tego doświadczenia und durch das Reden Gottes zu ihm, dadurch, i na podstawie tej mowy Boga do niego, sagt er, hat mein Auge dich gesehen. Teraz Job mógł to zdanie dokończyć, lecz teraz moje oko ujrzało cię. Da hat er einen Begriff bekommen von der Größe Gottes. On teraz dopiero sobie mógł zrobić obraz wielkości Boga. Von der Größe seiner Heiligkeit. Zobaczyć wielkość Jego świętości. Von der Größe seiner Liebe. Zobaczyć wielkość Jego miłości. Von der Größe seiner Macht. Zobaczyć wielkość Jego mocy. Und von der Größe seiner Gnade. I zobaczyć wielkość Jego łaski. Und das hat ihn dahin gebracht zu sagen. I to właśnie doprowadziło go do tego, aby powiedzieć: Ich verabscheue mich in Staub und Asche. Ja kajam się teraz w prochu i popiele i czuję wstręt do siebie samego. Jetzt ist seine Selbstgefälligkeit verschwunden. Teraz to upodobanie w samym sobie całkowicie zniknęło. Sein Selbstvertrauen. I zaufanie do samego siebie. Er spricht nicht mehr gegen Gott. On już teraz nie ma nic do powiedzenia przeciwko Bogu. In Rechthaberei. Usprawiedliwiając samego siebie. Gott ist ans Ziel mit ihm gekommen. I widzimy, że Bóg doszedł do swojego celu z nim. Ist das nicht schön? Czy nie jest to piękne? Und es ist zu sehen, dass wenn Gott eine Prüfung in unser Leben bringt, i można właśnie zauważyć, że jeżeli Bóg jakieś doświadczenie sprawia w naszym życiu, um etwas zu korrigieren, aby coś w naszym życiu skorygować, und wenn wir dann gelernt haben, was wir lernen müssen, i jeżeli my żeśmy się nauczyli tego, co mieliśmy się nauczyć, dann nimmt Gott die Prüfung weg. To Bóg zabiera to doświadczenie. Oft lernen wir in einer Prüfung, was wir lernen müssen, ohne dass wir es merken. Często uczymy się w doświadczeniu tego, co mamy się nauczyć, nawet nie zauważając, że żeśmy się tego nauczyli. Eine alte Schwester, die sehr nahe bei mir wohnte. Pewna starsza siostra, która niedaleko mnie mieszka, die schwer geprüft war, która była ciężko doświadczona, die hat mich immer wieder gefragt. Ona ciągle na nowo pytała mnie. Ich weiß gar nicht, was Gott mir sagen will durch diese Prüfung. Ja nie wiem, co Bóg chce mi powiedzieć przez to doświadczenie. Ich weiß gar nicht, was ich lernen soll. Nie wiem, czego mam się nauczyć. Und ich habe ihr geantwortet. A ja jej odpowiedziałem. Du lernst das, ohne dass du es merkst. Ty tego się nauczysz, nawet nie zauważając, że się nauczyłaś. Und das meine ich ist bei Hiob auch zu sehen. I właśnie to myślę też i stało się w przypadku Joba. Er ist jetzt am rechten Platz. On znalazł się teraz na właściwym miejscu. Und jetzt nimmt Gott die Prüfung weg. I teraz Bóg zabiera doświadczenie. Und das Ergebnis ist überströmenden Segen. A skutkiem tego jest opływające błogosławieństwo. Er bekommt in allem das Doppelte.
On ze wszystkiego, co posiadał, otrzymał teraz wszystko podwójnie. Außer bei seinen Kindern. Za wyjątkiem ilości dzieci. Und das ist noch einmal etwas Großes. I to jeszcze raz pokazuje coś bardzo wielkiego. Noch einmal bekommt er 10 Kinder. Jeszcze raz on otrzymuje 10 dzieci. Und das zeigt uns, dass die ersten 10 Kinder auch nicht verloren waren. A to nam pokazuje, że tych pierwszych 10 dzieci nie poszło na potępienie. Und er bekommt wieder 10. On znowu 10 otrzymuje. Und damit hat er die doppelte Zahl auch bei den Kindern. I w ten sposób on rzeczywiście otrzymuje podwójną ilość dzieci. Und dann wird noch etwas gesagt von seinen drei Töchtern. A następnie tu czytamy o jego 3 córkach, dass es die schönsten waren im ganzen Land. Że one były najpiękniejsze ze wszystkich dziewcząt w tym kraju. Das könnt ihr finden in Vers 15. O tym możecie przeczytać w 42 rozdziale, w 15 wierszu. Von Kapitel 42. Z tego 42 rozdziału. Wenn Gott Prüfungen sendet in unser Leben, jeżeli Bóg zsyła doświadczenia w naszym życiu, dann will er auch manchmal bei dir und mir etwas korrigieren. To On też chce w przypadku Twoim czy moim w naszym życiu coś skorygować. Wie schnell ist Rechthaberei da in unserem Leben? O, jakże szybko my zaczynamy teraz siebie samych usprawiedliwiać. Ich denke an das Eheleben. Ja myślę tu w przypadku o naszym życiu małżeńskim. Wie zerstörerisch ist, wenn der Ehemann rechthaberisch ist. Jakże to jest brzemienne w skutkach, jeżeli mąż będzie tylko samego siebie usprawiedliwiał. Wenn ein Familienvater selbstgefällig ist. Albo jeżeli ojciec rodziny będzie znajdował tylko sam w sobie upodobanie. So den Herrn im Haus hervorkehrt. Tak, że będzie to pokazywał, kto tu w tym domu jest panem. Bestimmt haben Väter von Gott Autorität über ihre Kinder. Z całą pewnością ojcowie mają mieć autorytet nad swoimi dziećmi. Aber manchmal leben wir das, praktizieren wir das in einer gewissen Selbstgefälligkeit. Ale czasami my to w praktyce obracamy w upodobanie tylko dla samego siebie. Oder ich denke an Wortbetrachtungen. Albo na przykład myślę w tym miejscu o rozważaniu Słowa Bożego. Die Brüder sind beisammen. Bracia są zgromadzeni. Sie legen die Verse aus. Oni zaczynają wykładać poszczególne wiersze. Und da ist man nicht immer derselben Ansicht in der Auslegung. I nie zawsze tego samego mniemania są w stosunku do wykładu poszczególnych wierszy. Das ist normal. Przecież to jest rzecz normalna. Denn wir alle erkennen stückweise. Gdyż czytamy, że my wszyscy poznajemy tylko częściowo. Aber wie schnell kommt Rechthaberei. Ale jakże szybko pojawia się też takie usposobienie, że ja mam rację. Dass wir eine Meinung vertreten wollen durch alles hindurch. Że my swoje własne mniemanie chcemy przeforsować nad głowami wszystkich. Und dann kann es sein, dass auch uns eine Prüfung trifft. I wtedy może tak się zdarzyć, że i nas spotka doświadczenie. Damit wir in einer rechten Weise vor Gott und Menschen stehen. Abyśmy we właściwy sposób stanęli przed Bogiem i przed ludźmi. Nichts mehr von uns halten. Nie mniemać wysoko o samych sobie. Und alles vertrauen in Gott setzen. Ale całe swoje zaufanie położyć w Bogu. Und wenn Gott in dieser Sache mit uns zum Ziel kommt. Jeżeli w tych sprawach Bóg z nami dojdzie do swojego celu, dann wird reicher Segen ausgeschüttet über uns. Wtedy nad nami będzie rozlane, opływające, wielkie błogosławieństwo. Überströmenden Segen. Opływające błogosławieństwo. Auf dem Weg der Demut. A to na drodze pokory.
werden die Gnadenquellen Gottes für uns erschlossen. Zostają dla nas otwarte te źródła łaski Bożej. Die Gnadenquellen Gottes für unsere Familien. Te źródła łaski Bożej dla naszej rodziny. Und die Gnadenquellen Gottes für die Versammlung. I źródła łaski Bożej dla zgromadzenia. Wir wollen weiterfahren in unserem Thema. I chcielibyśmy dalej rozważać nasz temat. Prüfungen Gottes, warum? Doświadczenia Boże, dlaczego? Und wir wollen uns in der letzten Stunde mit Abraham beschäftigen. I w ostatniej naszej godzinie chcielibyśmy zajmować się osobą Abrahama. Und wir lesen in 1. Mose 22. I przeczytamy w związku z tym z pierwszej Mojżeszowej 22 rozdział. Vers 1 bis Vers 19. Nein, Vers 1 bis Vers 9. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 22 rozdział, od 1 do 9 wiersza. Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie, a on odpowiedział: Otom ja. I rzekł: Weź syna swego, jedynaka swego, Izaaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Wstał tedy Abraham wczesnym rankiem, osiodłał osła swego i wziął z sobą dwóch ze sług swoich i syna swego Izaaka, a narąbawszy drew na całopalenie, wstał i poszedł na miejsce, o którym mu powiedział Bóg. Trzeciego dnia podniósł Abraham oczy swoje i ujrzał z daleka to miejsce. Wtedy rzekł Abraham do sług swoich: Zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, a gdy się pomodlimy, wrócimy do was. Abraham wziął drwa na całopalenie i włożył je na syna swego Izaaka, sam zaś wziął do ręki ogień i nóż i poszli obaj razem. I rzekł Izaak do ojca swego Abrahama tak: Ojcze mój. A ten odpowiedział: Oto jestem, synu mój. I rzekł: Oto ogień i drwa, a gdzie jest jagnię na całopalenie? Abraham odpowiedział: Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. I szli obaj razem. A gdy przybyli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział, zbudował tam Abraham ołtarz i ułożył drwa. Potem związał syna swego Izaaka i położył go na ołtarzu na drwach. Vers 15 bis 18. Od 15 do 18 wiersza. Potem zawołał anioł pański powtórnie z nieba na Abrahama, mówiąc: Przysiągłem na siebie samego, mówi Pan, ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. Będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie, jak piasek na brzegu morza. A potomkowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich. I w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. Wir haben einen Abschnitt gelesen aus einem ganz besonderen Kapitel der Heiligen Schrift. Przeczytaliśmy urywek z jednego bardzo szczególnego rozdziału z Pisma Świętego. Es gibt eine zentrale Tatsache in der Menschheitsgeschichte. Tak, istnieje w historii ludzkości jedna centralna sprawa. Und das ist das Erlösungswerk unseres Herrn Jesus am Kreuz auf Golgatha. A mianowicie jest to dzieło odkupienia, które dokonał Pan Jezus na krzyżu Golgoty. Und jeder, der glaubt an den Herrn Jesus und an sein Erlösungswerk, i każdy, kto wierzy w Pana Jezusa i w jego dzieło odkupienia, wird errettet, będzie zbawiony,
für alle Ewigkeit. Na całą wieczność. Und wer dieses Heil ablehnt, a kto odrzuci to zbawienie, geht ewig verloren. Idzie na wieczne zginienie. Am Erlösungswerk unseres Herrn Jesus am Kreuz auf Golgatha scheiden sich die Menschen. Tam właśnie rozdzielają się ludzie przy tym dziele odkupienia dokonanym przez Pana Jezusa. Und die Frage, ob du das im Glauben ergreifst oder ablehnst. I teraz powstaje pytanie, czy ty we wierze to przyjmujesz, czy odrzucasz? Entscheidet, wo du die Ewigkeit verbringst. I na podstawie tego decydujesz, gdzie będziesz spędzał całą wieczność. Wenn du es annimmst, in ewiger Glückseligkeit bei Christus im Himmel. Gdy to przyjmiesz, to możesz spędzić ją w wiecznej szczęśliwości razem z Chrystusem w niebie. Wenn du es ablehnst, in Feuersee. Jeżeli to odrzucisz, to w wiecznym oddaleniu od Boga w jeziorze ognistym, sein wird das Weinen und das Zähneknirschen. Gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów. In allem Ernst stellen wir das heute Abend vor. I to z wielką powagą wszystkim to dzisiaj wieczorem przedstawiamy. Und wir bitten dich, da du noch in deinen Sünden vor Gott stehst. I prosimy Ciebie, jeżeli jeszcze w swoich grzechach stoisz przed Bogiem, dieses Heil im Herrn Jesus anzunehmen. Abyś to zbawienie w Panu Jezusie przyjął. Dieses Erlösungswerk unseres Herrn Jesus wird uns mitgeteilt in den vier Evangelien. To dzieło odkupienia naszego Pana Jezusa jest przedstawione w czterech Ewangeliach. Aber es gibt drei Kapitel im Alten Testament. Ale istnieją trzy rozdziały ze Starego Testamentu. Wo Gott den Schleier wegzieht. W których to Bóg uchyla troszeczkę tą zasłonę und unmittelbar spricht von diesem Erlösungswerk. I w bezpośredni sposób mówi o tym dziele odkupienia. Es ist 1. Mose 22. To jest mianowicie ten rozdział 22 pierwszej Księgi Mojżeszowej. Psalm 22. To jest Psalm 22. Und Jesaja 53. I to jest 53 rozdział Księgi Izajasza. Drei Kapitel, die gläubige Menschen lieben. To są trzy rozdziały, które ludzie wierzący bardzo miłują. Und das ist der Hauptgedanke des Geistes Gottes in 1. Mose 22. I główną myślą Ducha Bożego tutaj w tym 22 rozdziale pierwszej Mojżeszowej. Uns zu zeigen, wie Gott der Vater mit seinem Sohn nach Golgatha ging. Jest nam właśnie pokazać, w jaki sposób Bóg Ojciec razem ze swoim Synem szedł na Golgotę. Und wie unser Herr Jesus nach bestimmtem Ratschluss Gottes dort das Opferlamm wurde. I jak, i aby nam pokazać, w jaki sposób Pan Jezus według postanowienia Bożego stał się tym barankiem Bożym. Aber zweitens ist 1. Mose 22. Ale po drugie, ten 22 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. Der Höhepunkt des Glaubenslebens von Abraham. Jest też punktem najwyższym w życiu wiary Abrahama. Abraham ist der Vater der Glaubenden. Abraham jest ojcem wszystkich wierzących. Diesen Titel hat in Römer 4. Taki tytuł mu został przydzielony w liście do Rzymian w 4 rozdziale. Und die ganze Geschichte von 1. Mose 12 bis Kapitel 24. I cała historia, która jest przedstawiona w pierwszej Księdze Mojżeszowej od 12 do 24 rozdziału, zeigt uns diesen Mann des Glaubens. Jest to historia, która pokazuje nam tego męża wiary. Und die Bibel ist schon ein besonderes Buch. A Biblia rzeczywiście jest księgą szczególną. Es ist das Buch Gottes. Ona jest księgą Bożą. Und wenn ein Mensch beschrieben wird, jeżeli jakiś człowiek jest tutaj w niej opisywany, dann zeigt Gott uns alles. To Bóg nam wszystko pokazuje. Und so auch bei Abraham. I tak stało się w przypadku Abrahama. Sein Glauben.
przypadku jego wiary und auch sein Versagen. I również pokazane jest to, że zawiódł. Und wenn wir gelesen haben in Kapitel 22 Vers 1, i gdy zaczęliśmy czytać 22 rozdział od pierwszego wiersza, es geschah nach diesen Dingen, te słowa, a po tych wydarzeniach, dann meint die Bibel die ganze Geschichte von Abraham von Kapitel 12 bis 22. To Biblia ma tutaj na myśli całą historię życia Abrahama, począwszy od 12 rozdziału aż do tego miejsca. Und das ist in sich eine interessante Geschichte. A ta historia jest sama w sobie bardzo interesującą. Ich habe von klein auf diese Geschichte gehört. Ja od małego dziecka słuchałem tą historię. Meine Mutter hat sie mir erzählt. Moja mamusia mi ją opowiadała. Und als ich lesen konnte, habe ich es selbst gelesen. Gdy potrafiłem już czytać, sam też o niej czytałem. Und ich habe manche Bücher mehrmals gelesen. I kilka różnych książek kilkakrotnie przeczytałem na ten temat. Es gibt ein Jugendbuch, das ich glaube ich fast 20 Mal gelesen habe. Jest taka jedna książka dla młodzieży, którą wydaje mi się, że nawet 20 razy przeczytałem. Aber dann habe ich's weggelegt. Ale później odłożyłem ją na bok. Und hab's nie mehr angesehen. I już więcej jej nie widziałem. Aber ich weiß nicht, wie oft ich die Geschichte von Abraham gelesen habe. Ale nie wiem, ile razy w życiu przeczytałem tą historię Abrahama. Und immer wieder war es groß und neu und tief für uns. A ciągle na nowo była dla mnie nową historią, głęboką historią i daleko sięgającą. Weil es Gottes Wort ist. Dlatego, że to jest Słowo Boże. Wir sehen in Kapitel 12 den Gehorsam von Abraham. W 12 rozdziale oglądamy posłuszeństwo Abrahama. Er war gehorsam auszuziehen aus seinem Land. Mianowicie widzimy, że on był posłuszny, aby wyjść ze swojego kraju aus seiner Verwandtschaft i to z kręgu swojej rodziny wyjść und aus seines Vaters Haus. I ze swojego domu ojcowskiego. Dann wird uns im selben Kapitel 12 berichtet, dass er einen Weg nahm nach Ägypten. I w tym samym 12 rozdziale jest napisane, że on też swoją własną drogę obrał, aby pójść do Egiptu. Nach diesem Gehorsam ein Versagen. Widzimy po tak wielkim posłuszeństwie, widzimy krok, który świadczy o tym, że zawiódł. Ägypten ist ein Bild der Welt. Gdyż Egipt jest obrazem świata. Und der Glaubende hat nichts zu suchen in den Freuden dieser Welt. A człowiek wierzący nie ma nic do szukania w radościach, jakie są w tym świecie. Abraham geht nach Ägypten. Abraham poszedł do Egiptu. Und dann sehen wir, dass er halbe Wahrheit spricht. A potem widzimy, że on zaczyna mówić półprawdę. Er sagt von seiner Frau, sie ist seine Schwester. Powiedział o swojej żonie, że to siostra moja. Das war nicht ganze Lüge. To nie było w pełni kłamstwo. Aber es war auch nicht die ganze Wahrheit. Ale to też nie była w pełni prawda. Und das ist immer so, wenn wir Gläubige in die Welt gehen. I tak zawsze jest, jeżeli my wierzący idziemy do świata. Da sind wir in Gefahr, Trug zu reden. Kann man das Wort übersetzen? Trug. To istnieje takie niebezpieczeństwo, że zaczniemy posługiwać się oszustwem. Trug ist nicht gerade Lüge. Oszustwo to nie jest bezpośrednio kłamstwo. Ist aber auch nicht die ganze Wahrheit. Ale to nie jest też i cała prawda. Ich will es an einem Beispiel zeigen. Chciałbym to pokazać obrazowo na jednym przykładzie. Ein Bruder erzählte mir, dass er einen Tag lang mit einem Freund Schach gespielt hat. Jeden z braci opowiadał mi, że pewnego dnia ze swoim przyjacielem grali w szachy. Jeden dzień, no pewnego dnia. Und er sagte mir, er hat fünfmal gewonnen und zweimal unentschieden gespielt.
I on mi powiedział, że pięciokrotnie zwyciężył, a dwukrotnie gra zakończyła się nierozstrzygnięta. Dann hat er lange geschwiegen. Następnie długo milczał. Dann sagt er noch, wtedy powiedział jeszcze. Und zehnmal hab ich verloren. Ale dziesięciokrotnie przegrałem. Wenn er das nicht noch gesagt hätte, gdyby on tego nie dopowiedział, dann wäre es Trug gewesen, was er zuerst gesagt hat. To byłoby to oszustwem, to co najpierw powiedział. Nur die halbe Wahrheit. To byłaby półprawda. Und wie schnell sind wir so? I jakże szybko właśnie my jesteśmy takimi, aby tak mówić. Dass wir etwas erzählen, das wahr ist. Że zaczynamy coś opowiadać, co wprawdzie jest prawdą. Aber es ist nicht alles. Ale nie do końca to jest wszystkim. Damit wir besser dastehen vor den Menschen. A to wszystko czynimy po to, aby lepiej wypaść w oczach ludzi. Wir sehen aber dann bei Abraham, dass er wieder zurückkehrt aus Ägypten. I tu oglądamy Abrahama, że on z powrotem wraca z Egiptu. Er hatte in der ganzen Zeit in Ägypten keinen Altar. A zauważyć możemy, że przez cały czas pobytu w Egipcie on tam nie posiadał ołtarza. Das heißt keine Gemeinschaft mit Gott. A to oznacza, innymi słowy, nie miał społeczności z Bogiem. Aber dann in Kapitel 14 sehen wir ihn im Kampf des Glaubens. Ale następnie w 14 rozdziale oglądamy go w walce wiary. Und er trägt einen großen Sieg davon. I on odniósł wielkie zwycięstwo. Mit 318 Mann schlägt er den Feind. Tam czytamy o tym, że on ze swoimi, a było ich tylko 318 ludzi z jego domu, on wyciągnął przeciwko wielkiej armii i pobił ich. Und er befreit seinen Verwandten Lot. I wyzwolił uprowadzonego swojego ziomka Lota. Und nach diesem Sieg über diese Könige, i po tym zwycięstwie nad tymi królami, hat er einen zweiten Sieg. Odniósł ponownie drugie zwycięstwo. Der König von Sodom will ihn belohnen. Gdyż król Sodomy chciał go wynagrodzić. Und er nimmt das nicht an. A Abraham nie przyjął tego z jego ręki. Es ist das Angebot der Welt. Gdyż było to ofertą z tego świata. Er sagt nicht vom Faden bis zur Schurime nehme ich irgendetwas von dir. I on powiedział, ani rzemyczka, ani najmniejszej rzeczy nie wezmę z twojej ręki. Und dieser Sieg wird belohnt durch den Melchisedek. I to zwycięstwo zostanie też i nagrodzone przez Melchizedeka, der ein Bild des Sohnes Gottes ist, który jest tutaj obrazem Syna Bożego, der zu ihm kommt mit Brot und Wein, który wychodzi mu naprzeciw niosąc chleb i wino. Geistliche Nahrung und geistliche Freude. I to obrazuje duchowy pokarm i duchową radość. Aber dann kommen wir zu Kapitel 16. Ale następnie, gdy przejdziemy do 16 rozdziału, Gott hat ihm einen Sohn versprochen. Czytamy o tym, że Bóg przyrzeka mu syna. Und Abraham glaubte diesem Versprechen. Abraham uwierzył też i w to przyrzeczenie. Er hatte Glauben. On miał wiarę. Aber er hatte keine Geduld. Ale nie wykazał się cierpliwością. Er konnte nicht warten, bis Gott seine Verheißung erfüllt. On nie potrafił odczekać, aż Bóg wypełni swoją obietnicę. Das kann auch unser Problem sein. To może być również i naszym problemem. Dass wir Glauben haben, że będziemy mieli wiarę, aber wir können nicht warten. Ale nie będziemy potrafili czekać. Und dann kann es geschehen, was bei Abraham geschah. I wtedy może nam się przytrafić tak, jak stało się z Abrahamem, dass er menschliche Mittel ergreift, że on uchwycił się ludzkich środków działania, um die Verheißung Gottes herbeizuführen. Aby sprawić sobie spełnienie obietnicy Bożej. Es geschah diese Verbindung mit Hagar. I powstało połączenie z Hagar. Und Ismael ist daraus hervorgegangen. A z tego związku narodził się Ismael. Das war Glauben, aber keine Geduld.
Była wiara, ale nie było cierpliwości w oczekiwaniu. Lasst uns glauben haben. O, chciejmy mieć wiarę. Aber auch Geduld, auf den Zeitpunkt Gottes zu warten. Ale również też i wykażmy się cierpliwością, aby odczekać na ten punkt czasowy, który Bóg nam przeznaczył. Aber in Kapitel 21 wird dann die Verheißung Gottes erfüllt. Ale w 21 rozdziale czytamy o tym, że obietnica Boża się wypełniła. Und Isaac wird geboren. I narodził się Izak. Und Isaac bedeutet lachen. A imię Izak wykłada się śmiech. Es ist das Lachen des Glaubens. To jest właśnie uśmiech wiary. Sara, seine Frau, nennt ihn Isaac Lacher. Tak, Sara, jego żona, nazwała go śmiejącym. Und jeder, der es hört, wird mit mir lachen. Że każdy, który to usłyszy, będzie się razem ze mną śmiał. Es gibt gläubige Menschen, die haben Probleme zu lachen. Są tacy wierzący ludzie, którzy mają problemy ze śmianiem się. Ich gehöre nicht zu ihnen. Ja nie należę do nich. Ich lache sehr gerne. Ja śmieję się bardzo chętnie. Und wir finden auch in der Bibel ein Lachen des Glaubens hier. I w Biblii też oglądamy opisany śmiech wiary. Isaac wird geboren und wird entwöhnt. Izak narodził się, a następnie został odstawiony od piersi. Das sind die Dinge, die das Wort meint. Es geschah nach diesen Dingen. To są właśnie te rzeczy, które Słowo Boże ma na myśli, mówiąc w pierwszym wierszu, a po tych wydarzeniach. Wir sehen diesen Glaubensmann. Oglądamy teraz tego męża wiary. Wie er Glauben hatte. Jak on ma wiarę. Wie er auch versagte. Oglądamy go wtedy, gdy zawiódł. Wie er wiederhergestellt wurde. I gdy znowu został przywrócony na swoje dawne stanowisko. Und in Kapitel 22 steht auf der Höhe des Glaubens. A w 22 rozdziale on znajduje się teraz u szczytu swojej wiary. Und jetzt wird geprüft. I teraz następuje doświadczenie jego. Nicht zur Strafe, es gab nichts zu bestrafen. Nie dlatego, aby go ukarać, gdyż nie było rzeczy, która by należało ukarać. Nicht als Korrektur. Nie było rzeczy, którą by należało skorygować, a więc nie było to doświadczenie dla korekty. Es gab nichts zu korrigieren. Nie było rzeczy, którą należałoby skorygować. Auch nicht zur Vorbeugung. Również i nie było czegoś, przed czym miałby być zapobieżone czemuś. Denn war nicht in einer bestimmten Gefahr. Gdyż on nie znajdował się w tym momencie w jakimkolwiek niebezpieczeństwie. Aber diese Prüfung ist wurde ihm auferlegt, ale te doświadczenie zostało na niego położone, seinen Glauben zu zeigen, aby pokazać jego wiarę, damit sein Glaube in der Prüfung sichtbar werde. Aby jego wiara w tym doświadczeniu była widoczna. Das ist die höchste Form, warum Gott den Glaubenden prüft. To jest właśnie najwyższa forma, dlaczego Bóg wierzących doświadcza. Weil dann den Menschen zeigen will, dass Glaube vorhanden ist. Gdyż on chce ludziom pokazać, że u danego wierzącego istnieje wiara. Und dies dürfen wir hier sehen in unseren Versen, die wir gelesen haben. I to właśnie możemy oglądać w tych wierszach, które żeśmy przeczytali. Wir finden der Reihe nach Charakterzüge dieses Glaubens von Abraham. I tutaj po kolei oglądamy wszystkie cechy charakteru wierzącego Abrahama. Gott sprach zu Abraham. Bóg powiedział do Abrahama. Und Abraham sagt: Hier bin ich. A Abraham dał odpowiedź: Otom ja. Das ist das Hören des Glaubens. Tu oglądamy właśnie ten słuch wiary. Das ist die erste Qualität von wahrem Glauben. To jest pierwsza jakość wiary.
dass wir offene Ohren haben für die Stimme Gottes. Abyśmy mieli otwarte uszy na głos Boży. Und dann kommt das zweite, nimm deinen Sohn, deinen einzigen. A następnie słyszy drugą rzecz, weź syna swego jedynaka. Und opfere ihn. I ofiaruj go. Das ist Verzicht des Glaubens. Tu oglądamy właśnie zrezygnowanie z czegoś, tego, który ma wiarę. Im Glauben zu verzichten auf das höchste, was man besitzt. We wierze zrezygnować z czegoś, co jest dla nas największe. Das ist die zweite Qualität des Glaubens, die uns hier gezeigt wird. To jest druga tutaj cecha tej wielkiej jakości tej jego wiary. Dann sehen wir in Vers 3, dass er des Morgens früh aufsteht. Następnie oglądamy go w wierszu trzecim, gdy on wczesnym rankiem wstaje. Er hörte nicht nur. On nie tylko, że słyszał. Er war nicht nur bereit zu verzichten. On nie tylko, że był gotowy, aby z czegoś zrezygnować. Sondern er war gehorsam, das auszuführen. Ale on również był posłuszny, aby to wypełnić. Das dritte, was vor uns kommt, ist Glaubensgehorsam. Trzecią rzecz, którą tutaj musimy obejrzeć, to jest właśnie posłuszeństwo wiary. Dieses Wort finden wir zweimal im Neuen Testament. Te słowo dwukrotnie znajdujemy w Nowym Testamencie. Am Anfang und am Ende des Römerbriefes. Na początku i na końcu listu do Rzymian. In Kapitel 1 des Römerbriefes. W pierwszym rozdziale listu do Rzymian. Wird Glaubensgehorsam gezeigt in Bezug auf das Evangelium Gottes. Jest pokazane posłuszeństwo wiary w stosunku do Ewangelii Bożej. Vers 5. Piąty wiersz, list do Rzymian, pierwszy rozdział, piąty wiersz. Przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, abyśmy dla imienia Jego przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. Und es wird verbunden mit Vers 1, wo der Apostel vom Evangelium Gottes spricht. A ten wiersz łączy się bezpośrednio z wierszem pierwszym, w którym apostoł mówi o Ewangelii Bożej. Glaubensgehorsam ist hier die Annahme des Heils im Herrn Jesus. Posłuszeństwo wiary objawia się przez przyjęcie tego zbawienia w Panu Jezusie. Ich denke an einen Bruder in der Schweiz. Myślę teraz w tej chwili o pewnym bracie ze Szwajcarii. Er war sehr begabt, die Menschen auf der Straße anzusprechen. On naprawdę był udarowany, aby zwracać się do ludzi przechodzących na ulicy. Und er fragte sie in Bezug auf ihre Errettung. I pytał ich o sprawę ich nawrócenia czy zbawienia. Und er erzählte mir, dass er oft die Antwort bekam. On mi opowiadał, że bardzo często otrzymywał odpowiedź, dass jemand sagte, ich bewundere ihren Glauben. Że ktoś mu mówił, podziwiam pana wiarę. Ich selbst kann nicht glauben. Ja sam nie potrafię wierzyć. Und dann hat er geantwortet. A wtedy on odpowiadał, sie können nicht gehorchen. Bo pan czy pani nie potraficie słuchać. Denn Gott gebietet jedem Menschen Buße zu tun. A Bóg teraz przykazuje każdemu człowiekowi, aby była głoszona pokuta każdemu człowiekowi. Die Annahme des Heils im Herrn Jesus ist Glaubensgehorsam. A więc przyjęcie zbawienia w Panu Jezusie to jest posłuszeństwo wiary. A wir finden dieses Wort auch am Ende des Römerbriefes. Te słowo znajdujemy również zapisane pod koniec listu do Rzymian. In Kapitel 16, Vers 26. W 16 rozdziale, w 26 wierszu. Und da steht es in Verbindung mit dem Geheimnis des Christus. A ona tutaj łączy się z tą tajemnicą Chrystusową. Das ist die Wahrheit über Christus und seine Versammlung. A jest to ta prawda o Chrystusie i jego zgromadzeniu. Und es gibt viele Menschen, die glauben an das Heil im Herrn Jesus. Jest wielu ludzi, którzy wierzą w zbawienie w Panu Jezusie,
Aber die Wahrheit über Christus und seine Versammlung wollen sie nicht annehmen. Ale prawdy dotyczącej Chrystusa i jego zgromadzenia nie chcą przyjmować. Und praktisch verwirklichen im Zusammenkommen als Versammlung. I w praktyce urzeczywistniać w postaci wspólnego zgromadzenia się zboru. Bei Abraham war Glaubensgehorsam da. W przypadku Abrahama było posłuszeństwo wiary. Und ich wünsche sehr, dass das bei allen von uns auch vorhanden ist. I bardzo życzę tego wszystkim z nas, aby to u nas się znalazło. Das Heil im Herrn Jesus im Glauben ergreifen. Abyśmy wszyscy mogli uchwycić zbawienie w Panu Jezusie. Das ist das Erste. Po pierwsze, to jest ta rzecz. Und zweitens auch die Wahrheit annehmen über Christus und seine Versammlung. Ale po drugie, abyśmy przyjęli również i tą prawdę o Chrystusie i jego zgromadzeniu. Und verwirklichen, indem man in aller Einfachheit zusammenkommt zum Namen des Herrn. I urzeczywistniali ją przez to, że w całkowitej prostocie będziemy się zgromadzać w imieniu Pana Jezusa. Das vierte, was wir bei Abraham finden, ist, er sattelte einen Esel. Czwartą rzecz, którą oglądamy w przypadku Abrahama, to to, że on osiodłał swojego osła. Er musste Holz mitnehmen zu diesem Brandopfer. Gdyż on musiał zabrać ze sobą drewno na tą ofiarę całopalną. Und es war vernünftig, dass er einen Esel mitnahm. I to było naprawdę rozsądne, że w tym celu użył swojego osła. Wir müssen das jetzt ganz praktisch sehen. Musimy to całkowicie praktycznie teraz oglądać. Das vierte, was wir bei Abraham sehen, ist die Vernunft des Glaubens. Czwartą rzecz, jaką oglądamy w przypadku Abrahama, to jest właśnie ten rozsądek wiary. Glauben handelt nicht unvernünftig. Gdyż wiara nie postępuje nierozsądnie. Glauben beinhaltet auch Überlegungen in den Gedanken. Wiara również zawiera sama w sobie zastanawianie się i rozważanie w myślach. Das vierte ist Glaubensvernunft. Czwarta rzecz to jest właśnie rozsądek we wierze. Dann kommen wir zum fünften. I teraz przejdźmy do piątej rzeczy. Er spaltete Holz. On narąbał drew na całopalenie. Da sehen wir die Energie des Glaubens. Tu oglądamy właśnie energię wiary. Wer im Glauben handelt, der ist nicht faul. Ten, kto działa we wierze, nie jest leniwy. Ich weiß, dass ihr fleißige Leute seid. Wiem o tym, że jesteście pilnymi ludźmi. Fleißig im Beruf. Jesteście pracowitymi w swoim zawodzie. Und ich sehe auch in den Häusern fleißige Frauen. I widzę w waszych domach również też i pracowite, pilne żony. Das ist etwas Gutes. To jest coś bardzo dobrego. Aber sind wir auch fleißig in geistlichen Dingen? Ale czy również jesteśmy też i pracowici w tych duchowych rzeczach? Ich denke an die jungen Leute hier unter uns. Ja teraz myślę o wszystkich młodych ludziach, którzy są wśród nas. Es ist gut und richtig, dass ihr Fleiß habt, euch auszubilden im Beruf. Jest to dobre i właściwe, że jesteście pracowici w uczeniu się swojego zawodu. Jeder von uns weiß, dass da Fleiß nötig ist. Każdy z nas dobrze o tym wie, że w tym celu musimy być pilnymi. Aber in geistlichen Dingen braucht es gerade so Fleiß. Ale również i w duchowych rzeczach też jest potrzebna pilność i pracowitość. Da denken wir manchmal, das geht von selbst. Bo czasami myślimy, że wszystko będzie się działo samo przez siebie. Das geht nicht von selbst. Nie będzie się działo samo ze siebie. Es gibt ein Vers in den Sprüchen. Jest jeden wiersz zawarty w księdze przypowieści Salomona, der ist mir in der Jugend wichtig geworden. Który już w młodości dla mnie stał się bardzo ważny. Geh zur Ameise, du Fauler. O leniwcze, idź do mrówki. Das hat Gott zu mir gesagt, als ich jung war. To właśnie Bóg do mnie powiedział, gdy byłem młody.
Denn im Sommer sucht sie ihre Speise. Gdyż tam dalej czytamy, ona w lato gromadzi swój pokarm. In der Jugend musst du dich mit dem Wort Gottes beschäftigen. Ty w młodości musisz się zacząć zajmować Słowem Bożym. Wenn du einmal Rentner geworden bist, ist es zu spät. Bo gdy już staniesz się rencistą, będzie za późno. Bei Abraham war Energie des Glaubens da. W przypadku Abrahama oglądamy, że była obecna ta energia wiary. Dann wird uns weiter berichtet in Vers 3 am Schluss. A następnie czytamy w wierszu trzecim pod koniec, dass er hinzog an den Ort, że on poszedł na to miejsce. Wir sehen ihn auf dem Weg des Glaubens. A więc oglądamy go na drodze wiary. Und dann finden wir in Vers 5, a następnie oglądamy to w wierszu piątym, dass er sagt, wir gehen hin, um anzubeten, że on powiedział, że my pójdziemy, aby tam uwielbiać Boga. Er sagt das zu den Knaben, on powiedział do swoich sług te słowa, und wir kehren zurück. I wrócimy do was z powrotem. Im plural sagt er das, in der Mehrzahl. On mówi tutaj te słowa w liczbie mnogiej, obwohl er weiß, dass er beauftragt ist, seinen Sohn zu opfern. Pomimo tego, że on dobrze wie, że otrzymał polecenie, aby swojego syna ofiarować. Da sehen wir den Glauben, der sicher ist, dass Gott aus dem Tode Leben wieder hervorbringen kann. W tym oglądamy jego wiarę, która była pewna, że Bóg ze śmierci jest w stanie życie wyprowadzić. Das ist Auferstehungsglaube. To jest wiara zmartwychwstania. Das ist eine ganz wichtige Sache in unserem praktischen Leben. Jest to bardzo ważna sprawa w naszym praktycznym życiu. In Philipper 3 lesen wir von der Kraft der Auferstehung. W liście do Filipian w trzecim rozdziale czytamy o mocy zmartwychwstania, die in unserem täglichen Leben hervorgebracht werden kann, która w naszym codziennym życiu może być urzeczywistniana, pokazywana. Das bedeutet, da wo ich erkenne, dass ich nichts vermag, a to oznacza, że w tym miejscu, w którym ja poznaję, że nie jestem w stanie do żadnego wysiłku, nic nie jestem w stanie uczynić, wo ich realisiere, dass ich es nicht kann, w którym to miejscu będę realizował, że nic nie mogę uczynić, dass gerade da Gott Leben hervorzubringen vermag, praktisches Leben für seinen Namen. To w tym miejscu Bóg może w praktyce swoje życie dla swojej chwały wyprowadzić. Und dann sehen wir die Gemeinschaft des Glaubens. A następnie oglądamy tą społeczność wiary. Sie gingen beide miteinander. Gdyż czytamy, że oni szli razem ze sobą. Auch das wollen wir jetzt praktisch sehen. Również i tą rzecz chcielibyśmy też praktycznie oglądać. Der alte Vater geht mit seinem Sohn. Ten stary ojciec idzie ze swoim synem. Es ist etwas Schönes, wenn alt und jung gemeinsam auf einem Glaubensweg gehen. Jest to rzeczą piękną, jeżeli starsi i młodsi wspólną drogą wiary idą. Ich höre von Mittelamerika. Słyszę wieści z Ameryki Środkowej, dass es da viele Eselskarren gibt. Eselskarren. Wagen mit Esel. Że tam w tych krajach bardzo dużo jest wozów ciągniętych przez osły. Und in dieser Gegend spannt man immer einen alten und einen jungen Esel zusammen. I w tych rejonach zawsze zapina się do uprzęży starego i młodego osła razem. Denn der alte weiß den Weg. Gdyż stary osioł zna drogę, und der junge hat Kraft zu ziehen. A młody ma siłę, aby ciągnąć. Und das wünsche ich euch auch hier in Polen. I tego wam życzę tutaj wam wszystkim w Polsce. Dass alt und jung zusammen geht, abyście ramię w ramię szli starzy i młodzi. Dass die Jungen anerkennen, dass die Alten den Weg wissen. Aby młodzi to uznawali, że starzy znają właściwą drogę.
und dass die Alten auch nicht die Jungen verachten. I aby starzy nie pogardzali młodymi. Sie gingen beide miteinander. Gdyż czytamy, a szli obaj razem. Gemeinschaft des Glaubens ist eine schöne Sache. Społeczność we wierze to jest piękną rzeczą. Ich habe das einige Male gesehen. Ja to kilkakrotnie widziałem, dass eine Freundschaft entstanden ist, że powstała przyjaźń zwischen einem 70-jährigen und einem 20-jährigen Bruder. Pomiędzy 70-letnim i 20-letnim bratem. Ich kenne diesen jungen 20-jährigen Bruder gut. Znam dobrze tego młodego 20-letniego brata. Sie fuhren zusammen zu Konferenzen. Oni jeździli razem na konferencje. Auf dem Weg hat der Alte dem Jungen manches erklärt. Tak, w czasie wspólnej drogi ten stary brat temu młodemu niejedną rzecz mógł wyjaśniać. Und der Junge hat das Auto gefahren. A młody prowadził samochód. Weil der Alte nicht mehr konnte. Ponieważ stary brat już nie mógł tego. Und es hat eine tiefe gesegnete Freundschaft gegeben. I była pomiędzy nimi głęboka i błogosławiona przyjaźń. Sie gingen beide miteinander. Oni szli razem ze sobą. Und dann sehen wir die Frage von Isaac. I następnie czytamy o pytaniu, jakie postawił Izaak. Das ist das nächste. To jest następna sprawa. Fragen des Glaubens. Pytania wiary. Es gibt Fragen des Kleinglaubens und es gibt Fragen des Glaubens. Są pytania małej wiary i pytania wiary. Und die sind manchmal sehr ähnlich. I te pytania są bardzo często bardzo podobne do siebie. Wir gehen zu Lukas 1. Przejdźmy do Ewangelii Łukasza, pierwszy rozdział. Und da sehen wir einen Zacharias. Tam oglądamy przypadek Zachariasza. Da kommt ein Engel zu ihm. Przyszedł do niego anioł. Und sagt, dass er ein Kind bekommen würde. I objawił mu, że on otrzyma dziecko. Und er fragt in Vers 18. I pyta się go w 18 wierszu. Woran soll ich dies erkennen? Pyta się anioła, po czym to poznam? Und ich will nicht zu streng sein. Nie chciałbym być zbyt surowy. Es gibt Brüder, die sagen, das sei eine Frage des Unglaubens gewesen. Niektórzy bracia mówią, że to jest pytanie płynące z niewiary. Aber ich will sagen, es ist eine Frage des Kleinglaubens. Ale ja chciałbym powiedzieć, że to raczej jest pytanie małej wiary. Und er bekommt ein Zeichen für seinen Kleinglauben. I on otrzymuje znak swojej małej wiary. Ist ein Zeichen der Demütigung. To jest znak upokorzenia. Er wird stumm. Dlatego, że on za nie mówił. Aber dann sehen wir in Vers 34. Ale następnie oglądamy w wierszu 34. Eine Frage, die fast gleich lautet. Zostało postawione pytanie, które prawie że tak samo brzmi. Aber es ist eine Frage des Glaubens. Ale widzimy, że to jest pytanie wiary. Da kommt Gabriel, derselbe Engel, zu Maria. Gdyż ten sam anioł Gabriel przyszedł do Marii. Und er sagt zu ihr, dass sie einen Sohn gebären wird. I powiedział do niej, że ona otrzyma syna. Und sie fragt, wie kann das sein, da ich keinen Mann kenne. A ona się zapytała, jak się to stanie, skoro nie znam męża. Und der weitere Verlauf zeigt uns, dass es eine Frage des Glaubens war. I dalszy przebieg tego spotkania pokazuje jasno, że to było pytanie płynące z wiary. Das beweist Vers 45. O, to świadczy o tym też i wiersz 45. Da sagt Elisabeth von Maria. W tym wierszu właśnie mówi Elżbieta o Marii. Glückselig die, die geglaubt hat. Błogosławiona, która uwierzyła. Ich denke an jene Mutter. Ja myślę o owej matce, die hatte einen Sohn, der schlimme Wege ging. Która miała syna chodzącego złymi drogami. Und sie sagte mir, ich bete für meinen Sohn.
i powiedziała mi, że ja modlę się za moim synem. Und ich bin gespannt, auf welche Weise die Umkehr kommen wird. I jestem pełna napięcia w oczekiwaniu, w jaki sposób nastąpi nawrócenie się go. Ob er plötzlich umdrehen wird? Czy on nagle się nawróci? Oder ob es geschehen wird in einem Prozess? Albo czy będzie się to działo w pewnym procesie? Das war eine Frage des Glaubens. Tak, to było pytanie wiary. Und ich kann euch sagen, i mogę wam powiedzieć, dass ihr Glaube belohnt wurde. Że jej wiara została wynagrodzona. Wir sehen also Frage des Glaubens. A więc oglądamy pytania wiary bei Isaac, w przypadku Izaaka. Und dann die Antwort von Abraham ist das Vertrauen des Glaubens. A odpowiedź Abrahama to jest zaufanie wiary. Er sagt, Gott wird sich ersehen, das Schaf zum Brandopfer. I on odpowiedział, Bóg sobie upatrzy tego baranka na ofiarę całopalną. Und jetzt gehen sie miteinander, bis sie am Ort kommen, wo Gott sie haben will. I dalej szli razem ze sobą, aż na miejsce, w którym Bóg, które Bóg przewidział dla nich. Da sehen wir die letzte Qualität des Glaubens. Tu oglądamy tą ostatnią cechę tej jakości tej wiary. Das ist das Ausharren des Glaubens. To jest wytrwałość wiary. Der Glaube hat ein vollkommenes Werk bei Abraham. Ta wiara miała tutaj swoje dopełnione, doskonałe dzieło w osobie Abrahama. Wir sehen, ich fasse zusammen. I teraz chciałbym to razem wszystko streścić. Das Hören des Glaubens. Widzimy tutaj słuchanie wiary. Der Verzicht des Glaubens. Widzimy tą rezygnację wiary. Des Gehorsams im Glauben. Widzimy posłuszeństwo wiary. Die Vernunft im Glauben. Widzimy rozsądek wiary. Die Energie im Glauben. Widzimy energię we wierze. Der Weg des Glaubens. Widzimy wiarę, drogę wiary. Der Glaube an die Auferstehungsmacht Gottes. Widzimy też i wiarę w tą moc zmartwychwstania. Die Gemeinschaft des Glaubens. Widzimy społeczność wiary. Das Glaubensvertrauen. Widzimy zaufanie w tej wierze. Und das Ausharren im Glauben. I widzimy wytrwałość w tej wierze. 10 Qualitäten des Glaubens. Widzimy 10 cech jakości tej wiary. Werden in dieser schweren Prüfung ans Licht gestellt. One w tym ciężkim doświadczeniu zostały jasno postawione na światło dzienne. Und Gott ehrt diesen Glauben. I Bóg też uznał, uczcił tą wiarę. Und Gott segnet diesen Glauben. I Bóg też pobłogosławił tą wiarę. Das haben wir in Vers 16 und 17. To oglądamy w 16 i w 17 wierszu. In Vers 16 sehen wir, dass Gott den Glauben ehrt. Widzimy w 16 wierszu, jak Bóg uczcił tą wiarę. Und das ist eine sehr starke Sache, die wir hier haben. I to jest bardzo mocna rzecz, którą tu oglądamy. Dass Gott bei sich selber schwört. Że Bóg na siebie samego przysięga. Dieser Glaube Abrahams hat Gott so geehrt. Ta wiara Abrahama tak wielce Boga uczciła. Dass Gott Abraham jetzt ehrt. Że Bóg Abrahama teraz uczcił durch einen Schwur bei sich selbst. Przysięgą na siebie samego. Und der Schreiber des Hebräerbriefes nimmt Bezug auf diese Sache. A pisarz listu do Hebrajczyków nawiązuje do tej sprawy. Und er sagt, dass Gott bei sich selbst geschworen hat. I on mówi o tym, że Bóg przysiągł na samego siebie, weil es keinen höheren gab, bei dem er schwören konnte. Gdyż nie było nikogo innego, na którego mógłby przysiąc. Gott ehrt den Glauben Abrahams. I Bóg uczcił wiarę Abrahama. Und Vers 17, Gott segnet den Glauben Abrahams. A w wierszu 17 oglądamy, jak Bóg błogosławi tą wiarę Abrahama. Ich werde dich reichlich segnen. Będę ci obficie błogosławił. Und deine Nachkommen mehren. I rozmnożę tak licznie potomstwo Twoje, wie die Sterne des Himmels, jak gwiazdy na niebie,
und wie der Sand am Ufer des Meeres. Jak piasek na brzegu morza. Das ist die höchste Form von Prüfung. Tu oglądamy najwyższą formę doświadczenia. Wenn Gott den Glaubenden prüft, jeżeli Bóg wierzącego doświadcza, damit sein Glaube sichtbar werde. Aby jego wiara była widoczna. Es gibt kein zweites Beispiel in der Schrift, wie wir das haben hier. Nie ma innego drugiego przykładu w Piśmie Świętym, oprócz tego, który tu oglądamy. Außer beim Herrn Jesus, als er auf Erden war. Za wyjątkiem oczywiście Pana Jezusa, gdy był na tej ziemi. Da wissen wir, dass er durch den Geist in die Wüste geführt wurde. Wiemy o tym, że on przez Ducha został poprowadzony na pustynię. Und dass er versucht wurde durch Satan. I że tam był kuszony przez szatana. Und diese Versuchung ist geschehen. A te kuszenie działo się. Um die ganze Vollkommenheit des Herrn Jesus hervorstrahlen zu lassen. Aby rozpromieniała pełnia doskonałości Pana Jezusa. Das ganze Licht seiner Herrlichkeit wurde darin offenbar. Cała pełnia światłości jego osoby została tam objawiona. Und am Ende dieser Stunden, i teraz na koniec tych wszystkich godzin, die wir hier beisammen sein durften, w których mogliśmy być tu razem zgromadzeni, blicken wir hin auf Jesus. Spójrzmy razem na Pana Jezusa, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Na tego, który jest założycielem i dokończycielem wiary, der Schande nicht geachtet hat, który tego nie potraktował jako hańbę, wegen der vor ihm liegenden Freude das Kreuz erduldet hat. Ale z powodu tej przed nim leżącej radości wycierpiał krzyż. Wie er strahlt er durch sein Wort vor unseren Herzen. Jakże on promieniuje przez swoje słowo przed naszymi sercami. Er ist unser Heiland. On jest naszym Zbawicielem. Er ist unser Lebensinhalt. On jest treścią naszego życia. Und er ist das Ziel unserer Reise. I on również jest celem naszej podróży. Es gibt auf diesem Weg zu diesem Ziel i na tej drodze do tego celu helle und dunkle Tage. Spotykamy jasne i ciemne dni. Und alles Schwere, was auf uns gelegt wird, i wszystko, co ciężkie, co zostanie na nas położone, kommt aus der Liebe des Herzens Gottes hervor. Pochodzi z miłości serca Bożego. Wer das festhält im Glauben, kto tego będzie się trzymał w swojej wierze, den trägt es durch alle dunklen Tage hindurch. To tego właśnie to przeniesie przez wszystkie ciemne dni. Das hat mich getragen in den letzten Jahren. To również mnie nosiło w tych ostatnich latach, dass ich wusste, dass alles, was mich traf, że ja wiedziałem, że wszystko, co im mnie spotyka, aus der Liebe des Herzens Gottes kommt. Pochodzi z miłości serca Bożego. Der Fels, skała, vollkommen ist sein Tun. Doskonały jest jego czyn.